Proszę o spokój. Witam wszystkich radnych, pana burmistrza, pracowników oraz wszystkich, którzy nas oglądają w internecie. Otwieram 79. sesję Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Na sali jest obecnych 14 radnych na 15, a więc stwierdzam kworum. Rada może podejmować prawomocne uchwały. Jest propozycja mieszkańców Rabki, żeby zmienić porządek obrad w ten sposób, że punkt 6, czyli interpelacje i zapytania radnych, przenieść po punkcie 2, czyli sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Zmiana taka będzie wymagała od nas głosowania. Jest to zmiana porządku obrad. Słucham? Uzasadnione jest to tym, że nie wszyscy ci, którzy nas oglądają, nie wszyscy są w stanie dotrwać do samego końca. No. Znaczy, trzeba jest troszkę dla mieszkańców, a nie, że patrzy na siebie, tak? Znaczy głosujmy, nie ma co dyskutować, bo szkoda czasu. Tak, bardzo proszę. Później uchwały. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 8 było za, 3 było przeciw, 3 się wstrzymało. Tutaj do ważności, do tego, żeby ten wniosek przeszedł, potrzeba było 8 głosów, więc jest. Więc odczytam teraz porządek obrad po zmianach, czyli otwarcie 79. sesji 8. kadencji. Punkt 2. Sprawozdanie burmistrza Rabki Zdroju z działalności międzysesyjnej. Punkt 3. To będzie interpelacje i zapytania radnych. Punkt 4. Podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży dla sołtysów z terenu gminy Rabki Zdroju. Punkt 2. W sprawie zmiany uchwały nr 160/20 z dnia 15 maja 2020 w sprawie ustalenia szczególnych zasad ponoszenia odpłatności na pobyt w ośrodkach wsparcia udzielające schronienia osobom tego pozbawionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Punkt 3. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości ulica Rynek, teren przed budynkiem nr 8A. Punkt 4. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości teren przy kiosku prasowym ulica Rynek. Podpunkt 5. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce Zdroju w trybie przetargowym. Podpunkt 6. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości Park Zdrojowy obok boiska do piłki plażowej. Punkt 5. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W sprawie uchylenia uchwały nr 77/575/23 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie rozpatrzenia skargi z 6 października 2023 data wpływu na burmistrza miasta Rabki Zdroju dotyczącej kwoty podatku oraz numeru skrytki pocztowej skarżącego opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju ORG 1510.8.2023 i przekazania skargi według właściwości burmistrzowi Rabki Zdroju. Punkt 6. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju i punkt 7. Zamknięcie sesji.
Proszę pana burmistrza o sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Panie przewodniczący, szanowni radni. Sprawozdanie z działalności burmistrza Rabki-Zdroju za okres od 28 grudnia 2023 do 31 stycznia 2024. W okresie międzysesyjnym wydałem 9 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych dotyczących zmiany planu finansowego na rok 2023 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, 4 zarządzenia, zmiany w budżecie gminy Rabka-Zdrój w 2023 roku, 2 zarządzenia i wykonanie uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2023, 3 zarządzenia. 8 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych, wykonania uchwały gminy budżetowej, przepraszam, gminy Rabka-Zdrój na rok 2024, 2 zarządzenia, planu finansowego na rok 2024 realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, 2 zarządzenia, przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy Rabka-Zdrój uprawnień do dokonywania i przeniesienia planowanych wydatków na 2024 oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań, 1 zarządzenie, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024, 1 zarządzenie, planu finansowego rachunków dochodów z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach wsparcia ze środków funduszy przeciwdziałania COVID-19, 1 zarządzenie i zmiany w budżecie gminy Rabka-Zdrój na 2024, 1 zarządzenie. 8 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących powołania komisji konkursowej dla opiniowania projektów na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, ogłoszenie i przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, upowszechnienie i organizacji nauki i religii w pozaszkolno-przedszkolnym punkcie katechetycznym w roku 2023-2024, określenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024-2025. Określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i związków zawodowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez gminę Rabka-Zdrój na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku, zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Rabka-Zdrój. W wyżej wymienionym okresie jako kierownik urzędu wydałem 1 zarządzenie, powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na zadanie pod nazwą stabilizacja osuwiska numer 136127 wraz z odbudową drogi gminnej numer 36-45-58 K, ulica Zakopiańska, w kilometrażu 1515 metrów do 1630 w miejscowości Rabka-Zdrój, gmina Rabka-Zdrój. Upoważnienie osób do działania w imieniu prezydenta, burmistrza i wójta wydałem 2 upoważnienia. Upoważnienie dla pani Magdaleny Traczyk, inspektora Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju do załatwiania spraw w zakresie administracji publicznej i wydawania decyzji administracyjnych.
Upoważnienie pełnomocnictwa pana Adama Jaszczyk, naczelnika Wydziału Geodezji, do reprezentowania burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Olszówce na rzecz zakładów komunalnych spółka z o.o. w Rabce-Zdroju. Informacja na temat realizacji ważniejszych spraw i zadań prowadzonych przez Wydział Geodezji Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Dokonanie 9 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydanie 5 decyzji o podziale nieruchomości, nadanie 11 numerów porządkowych dla nowych budynków i przygotowanie odpowiedzi na pisma wpływające do wydziału. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wydział IRG. Postępowanie na zimowe utrzymanie przejezdności drugich chodników na terenie miasta Rabka-Zdrój, dzielnicy Słone oraz Sołec, Sponice i Chabówka. Zostały podpisane umowy z wykonawcami na realizację usługi. Postępowanie na zimowe utrzymanie przejezdności na terenie sołectwa Rdzawka. Została zawarta stosowna umowa na realizację usługi. Zostało przeprowadzone negocjacje z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu podobnych do zamówienia przedstawionego robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pod nazwą remont drogi gminnej 36-45-19K ulica Gorczańska w kilometrażu od 0 do 450 miejscowości Rabka-Zdrój, gmina Rabka-Zdrój. Została podpisana umowa z firmą handlowo-usługową Kośmider Rabka-Zdrój na kwotę 176 284 złote 73 grosze. Zostało wszczęte i zakończone drugie postępowanie na zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte. Została zawarta stosowna umowa na realizację usługi. Zostały przeprowadzone negocjacje z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji, wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiwaniem ciepła w budynku szkoły podstawowej w Rdzawce i została podpisana umowa z panem Andrzejem Zającem, firma budowlana Rabka-Zdrój na kwotę 213 097 zł 50 groszy. Zadanie związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie miasta Rabka-Zdrój w 2024 roku. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Złożono następujące oferty. Dla części pierwszej opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Rabka-Zdrój. Pierwsza oferta zakłady komunalne spółka z o.o. cena ofertowa 263 174 zł 52 grosze i druga oferta Inferro spółka z o.o. Brzezinka cena ofertowa 250 200 zł brutto. Dla części drugiej opróżnianie koszy ulicznych na terenie Sołec, Chabówka, Ponice, Rdzawka. Pierwsza oferta zakłady komunalne spółka z o.o. Rabka-Zdrój cena ofertowa 29 241 zł 60 groszy brutto i druga oferta Inferro spółka z o.o. Brzezinka cena ofertowa 27 000 zł brutto. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia stosownej umowy. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Oddział Regionalny Małopolska. Uczestniczyłem w Orszaku Trzech Króli, w trzecim kolędowaniu u tronu Matki Bożej Rabczańskiej, w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym w Rabce-Zdroju. Uczestniczyłem również w spotkaniu noworocznym. W Teatrze Lalek Rabcio uczestniczyłem w premierze spektaklu Moralność Pani Durskiej w Rabczańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uczestniczyłem w Jasełkach, w kolędowaniu z szafranami. Brałem udział w posiedzeniu klastra energii w Jordanowie. W szkole podstawowej numer 2 uczestniczyłem w gminnym przeglądzie kolęd i pastorałek przygotowanych przez nasze szkoły. Uczestniczyłem w obchodach 161. rocznicy Powstania Styczniowego, w spotkaniu opłatkowym Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan. Spotkałem się z dowódcą jednostki ratowniczo-gaśniczej PSG w Rabce-Zdroju.
Spotkałem się z przedstawicielami klubu sportowego Lokomotiv Chabówka. Uczestniczyłem w koncercie noworocznym uczniów Szkoły Muzycznej w Rabce-Zdroju. W Krakowie uczestniczyłem w forum wójtów i burmistrzów z udziałem wojewody. Spotkałem się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Spotkałem się z rzecznikiem praw dziecka. Uczestniczyłem w zebraniu OSP Rdzawka w dniu 26 stycznia w Urzędzie Gminy w Dobrej. Odbyło się spotkanie w ramach forum Beskidu Wyspowego i tutaj obecny był sekretarz. Uczestniczyłem w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Muszynie i na Politechnice Krakowskiej wczoraj uczestniczyłem w otwarciu Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. I jeszcze w Teatrze Rabcio na moje zaproszenie odbyło się spotkanie noworoczne, podczas którego zostały wręczone podziękowanie za zaangażowanie i wkład w rozwój naszej gminy. Bardzo dziękuję również Państwu, że wzięliście w tym udział. Dziękuję, to tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do sprawozdania? To ja mam jedno pytanie. Kiedy będzie rozstrzygnięcie przetargu? Jaki jest termin składania ofert na osuwisko na Zakopiańskiej? Nie pamiętam teraz. Zapytam, bo nie pamiętam teraz. Okay. Czy ktoś ma? Wobec tego, że nie ma pytań do sprawozdania, przechodzimy do punktu trzeciego, to znaczy interpelacje i zapytania radnych. Pani Gosia. Mikrofon proszę. Chodzi o naprawienie, uzupełnienie kilku tablic z nazwami osiedli w Płonicach. Są wyszczególnione. Niektóre są, niektóre ich nie ma, są złamane, więc tutaj wszystko wyszczególniłam w miarę możliwości. To tyle, dziękuję. Pani Józio? Podpisz. Pojawiła się przy drodze krajowej na przystankach zarytym pojemniki na odzież. To jest, nie wiem, czy w pasie drogowym, czy burmistrz, czy ktoś się zwrócił, bo swego czasu były i potem zniknęły na moją prośbę, dlatego że ludzie zostawiali wszystko. Po prostu wszystko przy tych pojemnikach. Dość, że te przystanki są oblepione, jak tylko jest jakieś wolne miejsce, to jeszcze jak te pojemniki będą, nie mam nic przeciwko temu, bo one są nowe, to nie są jakieś stare, tylko czy po prostu czy to było załatwione przez urząd, znaczy przez urząd, zgoda urzędu na postawienie tych pojemników, czy po prostu z drogą, z właścicielem pasa drogowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Jacek. Ja mam podobny wniosek jak pani radna z Płonic dotyczący tych właśnie tabliczek informacyjnych, bo też są u nas zniszczone, niektórych nie ma, niektóre są pogięte. Taki przegląd by pasowało zrobić i uzupełnić. Dziękuję bardzo. Pan Rafał. Ja mam kilka takich. W imieniu mieszkańców ulicy Poniatowskiego zwracam się z wnioskiem o zamontowanie nowej kratki na studzience odwadniającej lewą boczną odnogę ulicy Poniatowskiego przy numerze 70. Kilkakrotnie już zgłaszałem to na piśmie, do tej pory nie została naprawiona. Tam kratkę na dole w poprzek naprawili, ale kratka na studzience wyżej jest nienaprawiona i tam już jedno dziecko wpadło, prawie że wpadło. Drugie pismo. W imieniu mieszkańców osiedla Słone zwracam się z wnioskiem o zasypanie tuczniem ubytku w drodze przy ulicy Poniatowskiego przed willą Dewajtys w prawo, to jest tam koło rzeki, tam też na zakręcie już od dawna wypukane i mieszkańcy nie mogą tam dojechać do domu. I jeszcze takie słowne dwa. Panie burmistrzu, żeby zwrócić uwagę powiatowi, bo te drogi powiatowe wjazd do Rabki od strony Gancarz, to od strony Sądeckiej,
jest po prostu dziurawy jak sito, no łatają, ale takim, nie wiem, czy oni to łatają z worka, coś sypią, to to samo na zabornik. To najgorsze dwa wjazdy, niech się nie tłumaczą, że oni mają kompleksowo robić, tylko niech to tymczasowo naprawią, bo przecież wstyd dla Rabki, dwa wjazdy do Rabki najgorsze. I jeszcze jak tutaj kolega i koleżanka mówił, to też w Rabce trzeba popatrzeć, bo w paru miejscach nie ma oznaczeń ulic. Tak jak oznaczeń osiedli, sołectwa. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Pan Marek. Ja się odniosę słownie. Panie burmistrzu, chciałbym się upomnieć ponownie o nieszczęsne słupki na wysokości firmy Techbud. Do tej pory nie są poprawione, a zagrażają. No, na ostatniej sesji pan burmistrz się wyraźnie określił, że jak zagrażają, to będą wyprostowane przynajmniej. Do tej pory niestety to nie jest zrobione. A z moich oględzin i nie tylko moich widać ewidentnie, że te słupki zagrażają w poruszaniu się przede wszystkim pieszych, bo są skierowane w stronę chodnika. Ich elementy też są, no, niestety ostre. Kolejna sprawa. Chciałbym poruszyć tutaj kwestię ulicy Piłsudskiego. Między strażą a PTTK są kanały i przy tych kanałach niestety już zaczynają być coraz większe ubytki. Te kanały mogą się... Przy włazach, dokładnie. O, dokładnie. Dziękuję za sprecyzowanie. Tak, siadają i bardzo bym prosił o pilną interwencję. Panie burmistrzu, chciałbym też przypomnieć kwestię, którą poruszałem tu wielokrotnie, aby było zorganizowane tutaj spotkanie z przedstawicielami alertu przeciwsmogowego z Krakowa oraz jakiegoś przedstawiciela z rządu wyżej postawionego, który wymyślił te śmieszne limity dla wszystkich obywateli w Polsce. Pan burmistrz kiedyś wspomniał, że może się tym zająć. Bardzo bym prosił jeszcze to poruszyć z tego względu, że już mieszkańcy dostali tutaj niektórzy rachunki. No i niestety pseudo taka ekologia, która wynikała, załóż panele fotowoltaiczne, załóż pompę ciepła, będziesz eko i się na tym zaoszczędzi. Niestety poszło to w drugą stronę. Jako obywatele czujemy się oszukani przez cały ten system i mówię tu otwarcie. Dla mnie bicie takiej piany o ekologię, żeby to montować, jest czystą fikcją z tego względu, że obliczając w tej chwili to wszystko, widać, że jest niby ta produkcja, wymyślili limity i podejrzewam, że przez te właśnie limity, co z tego, że mamy to wszystko pomontowane, jak płacimy fizycznie więcej za prąd niż poprzednio. Pomimo oszczędności, pomimo tego wszystkiego, no niestety coś tu szwankuje i domniemam, że to była jakaś taka dziwna ściema z tym wszystkim. Bo okazuje się w tym momencie, że produkujemy ten prąd, sprzedajemy tą, to można nazwać sprzedażą, po nieatrakcyjnej, ale dajemy z tym haraczem. Okazuje się, że wychodzimy na tym po prostu jak Zabłocki na mydle. I to mówię wprost, oficjalnie do tych ludzi, którzy wymyślili te limity dla obywateli i do ludzi, którzy namawiali na te niestety montaże i namawiają dalej. Bardzo bym prosił, żeby rozważnie do tego podejść, bo to się po prostu nie kalkuluje i nie opłaca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jan. To znaczy ja może tutaj się odniosę też do wcześniejszego wniosku. Chodzi o tą naprawę tych ubytków w drogach. Zwłaszcza tutaj drogi powiatowe, no rabczańskie mamy, jakie mamy tutaj pod opieką gminy, natomiast powiatowe, no to jest obraz nędzy i rozpaczy. Tu już jest w tej chwili jazda po angielsku prawie, że w wielu miejscach. To jest zagrożenie dla wszystkich użytkowników, bo chcąc ominąć dziurę, bo niby dlaczego mam, że tak powiem, swoim samochodem wjeżdżać w te dziury. Jeżeli ktoś no, nie poczuwa się nawet w minimalnym stopniu do tego, żeby
zapewnić minimum bezpieczeństwa dla użytkowników dróg, począwszy od ulicy Kilińskiego w dół, tutaj potem olbrzymie dziury tutaj na moście przy Kilińskiego i Podhalańskiej. No plus tutaj Sądecka, ulica Sądecka, no to o pomstę do nieba. Druga sprawa związana też z bezpieczeństwem na naszych drogach. Teraz mamy porę roku taką, jaką mamy. Nie powiem, że cytując klasyka, sorry, taki mamy klimat. Niemniej piesi są niewidoczni. Ja cały czas tutaj będę się upominał o doświetlenie tych przejść dla pieszych. Wzorcowo zrobione przejście dla pieszych właśnie tam na ulicy Poniatowskiego, gdzie faktycznie z daleka widać, że tam jest coś, że jeżeli ktoś tam się znajduje, jest bezpieczny. Natomiast cała reszta tutaj ulic, no to jest po prostu dramat. I tutaj również bym się chciał upomnieć, ponieważ był obiecany swego czasu taki audyt, przegląd tych przejść właśnie pod kątem tego zabezpieczenia. No, jak to w ogóle wygląda w tej chwili, na czym to stanęło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Michał. Panie burmistrzu, jeszcze jedna, bo tam chodzi o te przejścia, te wyniesione. No praktycznie każde już w tej chwili pływają z góry i doliny. Czy to jest jeszcze w ramach, czy to jest gwarancja na to, żeby po prostu wejść i tamte rzeczy też poprawić? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Michał. Po raz kolejny chciałem zapytać, kiedy zostanie zamknięta procedura organizacji ruchu na ulicy Pocztowej, Łącznik i Brzozowa. Miała być jednokierunkowa stworzona przejezdność tych ulic. Wiąże się to z uchwałą Rady Miasta sprzed kilku lat, która zobowiązała do tego zajęcia stanowiska w tej sprawie. Jeśli ta uchwała jest martwa, jak do tego i nie będzie realizowana, to proszę ją wycofać. A nie to, żeby ona wisiała i stale mamy na myśli to, że ruch jest tak jednostronny, konieczny, ze względu na to, że po prostu przy wjeździe z jednej, z drugiej strony, przy postawieniu samochodów po prawej stronie na chodniku trzeba się wycofywać gdzieś albo na ulicę, albo w poprzecznicę, żeby przepuścić następnego. Zróbmy jedno tak, jak było zaplanowane, jeden kierunek i koniec. I jeszcze uchwała Rady była tak, że na ulicy Brzozowej ma być postawiony parkomat. Tam jest cała gama z Jagiellonki w Czasowiczu, którzy ustawiają, przyjeżdżają, ustawiają. Mają swój parking, przecież przy starej straży i tak dalej. Niech tam parkują, a nie na ulicy. To jest jedna sprawa. Druga jest troszkę, mówię tylko o tym, że to jest trudna sprawa, ale jak nie będziemy jej podnosić, nie będziemy drążyć, to nigdy nie ulegnie to jakiejś w myślach naszych nie zostanie zatwierdzona. Chodzi o to, że w planie każdy z nas na 24 rok w swoich zamierzeniach, które by chciał zrealizować, wnosił jakąś jedną propozycję. Moja propozycja z tego osiedla była, mianowicie chodzi o to, żeby ścieżkę od osiedla Słoneczna do lodowiska po prostu zmodernizować, żeby coś zrobić z tymi fatalnymi płytami i wyciekającą wodą spod zbocza, która wpływa na płyty i przy pierwszym przymrozku ludzie po prostu się zabijają, można tak powiedzieć, w cudzysłowie to mówię. I jest grozi niebezpieczeństwo. Sam się tam wykrochmaliłem parę razy, ale to nie o to chodzi. Druga rzecz. Ta droga jest drogą reprezentacyjną. Wszyscy do domu wczasowego. Jagiellonka, Świtu i do tego parku tamtędy idą od ciągu autobusowego. Z tymi walizkami ciągną po prostu te. I to jest nierówne. Płyty nieraz mają i 5 centymetrów uskoku. Zróbmy to.
No, co prawda ja proponowałem do budżetu, nie ma tego, bo budżet jest dość napięty. Wiele, każdy z nas by chciał coś zrobić, ale to uważam, że to by zamknęło nam tą strefę A, to centrum. Mielibyśmy taką wizytówkę, a nie to, że znowu tu niedorobione znowu. No i najważniejsza rzecz, definitywnie trzeba zrobić, panie Piotrku, kolego, trzeba później jeszcze raz, ale to nie do ciebie sprawa, tylko do wodociągów. Mianowicie trzeba z tym sarkofagiem zrobić definitywnie porządek. Znowu było przez rok czasu tam uszczelnione to. W tej chwili dobrze, że jest mróz, ale jeżeli mróz puści, znowu wychodzą fekalia, muchy i tak dalej, i tak dalej. I jest to nieprzyjemne jeszcze przy takiej ścieżce reprezentacyjnej do centrum miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja tylko w takiej sprawie, no co prawda ubytki w drogach, tu wszyscy o drogach, ale ja o swoje też się. Od mostu przy policji w stronę jakby Nowego Światu i Traczykówki, tam już się prawie, że nie da przejechać. Co prawda poprawiał pan, jakże się, Paternoga na jesień, no ale to jest takie naprawianie, jak się to mówi, na ten moment. Przyszła zima. Trzeba by było to powtórzyć. Dopóki nie zrobimy tej drogi tak, jak no, będzie w planach albo w projekcie, który przewidujemy w tej chwili tam zrobić, no trzeba naprawiać. I prosiłbym bardzo o interwencję w tej sprawie. Dziękuję. Pani Dorota. Dziękuję. Już zabieram głos. Ja chciałam tutaj podnieść sprawę w imieniu mieszkańców osiedla Łęgiel wzdłuż skansenu. Wczoraj otrzymałam telefon. Mieszkańcy proszą o pilną interwencję, ponieważ w momencie otwarcia tam przejazdu, no praktycznie nie ma tam przejazdu. Ludzie skarżą się, że droga jest w fatalnym stanie i przerzucają znowu, bo nie wiedzą, czy mają wnioskować do PKP czy do urzędu. PKP mówi, że do urzędu. Urząd właśnie chce usłyszeć do kogo. Jeżeli w dalszym ciągu ta droga jest we władaniu PKP, jeszcze jest nieprzejęta przez urząd, no to bardzo prosimy o dołożenie się jakby do tej drogi, przynajmniej nie wiem, wysypania tłuczniem, żeby tam ci mieszkańcy, którzy mieszkają, mogli po prostu stamtąd wyjechać, bo no, droga jest naprawdę w fatalnym stanie. I druga sprawa, ja wiem, bo pan burmistrz wyjaśniał sprawę odnośnie przebudowy tamtych rozjazdów w stronę Żura i tak dalej. Jednak apeluję w dalszym ciągu o to, że nawet jeżeli nie ma jeszcze tej infrastruktury zrobionej, to żeby jednak zaapelować do województwa o namalowanie chociaż pasów. Bo naprawdę mamy jeden ten wyciąg w gminie, jaki mamy, taki mamy, ale tam w okresie ferii chociażby teraz się zaobserwuje naprawdę duży ruch i ludzie przechodzą, na chybił trafił. Jak kto może z dzieciakami, no o wypadek naprawdę nie trudno. Już apelujemy o to któryś raz i nie wiem, czy to województwo jakiś opór stawia, na czym polega problem, żeby tam pasy były zanim się po prostu wybuduje te chodniki i inne sprawy. No, zapobiec po prostu nieszczęściu. Dziękuję, to wszystko na razie. Dziękuję bardzo. Pan Paweł. Ja w sprawie swojego osiedla w pierwszej kolejności może. Czyli tak, zakończyła się przebudowa drogi na ulicy Poniatowskiego i inwestycja no, wpłynęła na istniejący wcześniej stan otoczenia tam, czyli tutaj chodzi o teren wokół tamy. Jakby się trochę zmieniła ta cała tam, chodzi o ten brzeg, chodzi o teren, który był wyłożony, wysypany tłuszniem. Prosiłbym, żeby uzupełniono, wyrównano ten teren i zamontowano tablicę, która została ściągnięta przez ekipę, która robiła tą inwestycję, no i ułożyła te ławostoły i wyplantowała ogólnie ten teren, który tam jest. Tak, no powinni doprowadzić, a nawet trochę lepiej poprawić, no bo wiadomo, że
Teraz jeszcze tutaj dotyczy pojemników na psie odchody, że tak brzydko powiem, na bulwarach. Podobno nie ma żadnego pojemnika. Mieszkańcy po prostu no, upominają się i żeby jednak tam były jakieś założone, bo jak wiadomo, do koszów nie wolno wrzucać. Z tego, co przepisy nie pozwalają na to. I tutaj jest też właśnie taka prośba mieszkańców, żeby jednak takie kosze zamontować na bulwarach i też proszą, żeby tych koszy w parku było więcej i informacje, jakieś takie tabliczki zamontowane gdzieś po trawnikach, że jak to było, że przez szacunek dla innych osób uzupełni, znaczy uprzednie odchody swojego psa, dziękujemy. Taka informacja, żeby ludzie byli też uświadomieni, że bo tak to widzę, że no, jednak nie do końca to jest przestrzegane. Jak widzę, że kamery są w parku, więc też widać, nie? Pewne rzeczy, to powinni też dopilnować. Szczurze prawa. I tutaj jeszcze mieszkańcy się zwrócili do mnie. Dotyczy zakazu wjazdu na bulwary od strony ulicy Nowy Świat. To jest na wysokości tego przebudowanego mostu. Żeby nie wjeżdżali na teren bulwarów i nie robili sobie parkingu po stronie, jak się wjeżdża od strony od góry po lewej stronie, czyli na tym trawniku tam, który jest. To jest teren. Tak, to jest teren nadrzeczny. No nie jest to teren parkingowy. Dokładnie. I jest prośba, żeby zamontować, żeby tylko wjeżdżały samochody, które na przykład osoby, które tam mieszkają. No i dojazd do tego budynku z WIK-u bodajże, tak? Nie, to jest wodomistrzówka. A, wodomistrzówka. Wód Polski. No, nie dotyczy powiedzmy mieszkańców. Żeby taki znak był postawiony. Aha, i jeszcze dotyczy znaku, który był na ulicy do Pociesznej Wody postawiony. Jest to znak D40, strefa zamieszkania. Mam pytanie, czy taki znak wcześniej był? Ktoś wie z rady? Od strony policji tam od, no, nie było wcześniej takiego znaku postawionego. No to jest prośba mieszkańców, żeby taki znak był postawiony. To jest. No przy takich. Tego poprzeć w tym wniosku, ponieważ znak strefa zamieszkania jest umieszczony od głównej strony tam wjazdu, z drugiej strony właśnie tej drogi od Zakopiańskiej. Tak, tam jest, a z tej nie ma. Dokładnie. Aha, no i w tym momencie. Tak, z drugiej strony też, także tutaj uzupełnienie takie. Bo tam obowiązują całkiem inne przepisy. Tam pierwszeństwo ma pieszy. Jest ograniczenie prędkości do 20 i można. Tak. Dokładnie. No i co tutaj? Aha, jeszcze jest sprawa bobrów. Bobrów przy Poniczance. Znaczy, no, część mieszkańców niezadowolona z tego, że są te drzewa wycinane przez te bobry. I tworzy się taki bałagan przy tej rzece. Robią porządek. Czy jest jakaś możliwość, żeby te bobry gdzieś przetransportować? No, są pod ochroną. Są pod ochroną, ale no, trzeba by jakoś ten problem rozwiązać, bo tam niektóre drzewa naprawdę są wycięte takie dość grube. No, ludzie też mówią, że na tych drzewach, na tych drzewiach są też ptaki, które śpiewają, nie? I też mają swoje gniazda, więc tutaj jakby jedno drugiemu przeszkadza, ale problem z bobrami jest, jeżeli chodzi o tą część Poniczanki tutaj wzdłuż bulwarów. No. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna? Ja mam tak. Na pewno te drogi, bo ta droga powiatowa Klińskiego, ale to już się nie będę powtarzać. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że w dwóch miejscach na Klińskiego zabiera chodnik. Podmywa, po prostu tam są uszkodzone te studzienki, które zbierają wodę opadową i tak już tam podmyło, że po prostu zaczyna kostka tam spadać w dwóch miejscach. I w sumie z takich ważniejszych rzeczy, no to jeszcze bym chciała na temat rynku, chciałabym się dowiedzieć, czy pan z Rabkolandu ma zamiar w przyszłym roku lub przyszłych dwóch latach robić parking przed Rabkolandem? Czy to są jakieś wiadomości?
jeszcze coś? Nie, czy nie, no czekam, czy pan burmistrz odpowie, czy nie. Nie, to pan zbiera. Zbiera. Będzie odpowiedź na piśmie. Ale dziękuję, że pani trochę zwolniło. Nie, bo chodzi jeszcze o w rynku, o taką możliwość, bo tam państwo zrobiliście remont bardzo estetyczną, no zmianę estetyki tego miejsca. Tylko jest problem, bo tam dzierżawcy nie mogą dojechać z rozładunkiem towaru do swoich lokali. Czy można by było im jakoś, bo chodzi o te słupki, które są z tymi łańcuchami metalowymi, żeby im udostępnić dojazd do sklepów po prostu. No przede wszystkim do właśnie do Bandyka, bo tam jest głównie wszystko zasłupkowane. Dokładnie tak. I myślę, że to będzie dosyć duży problem dla tych państwa, no bo ten sklep już tam istnieje. No pewnie nie tylko dla tych państwa. Jeszcze taką sprawę bym chciał poruszyć, tych samochodów zaparkowanych Dagras, no bo po remoncie rynku wiadomo, ograniczyliśmy te miejsca parkingowe, nie ma ich tyle. Samochody Dagras jeżdżą na Rapce, ale od godziny 12. A tak naprawdę w rynku mamy sklepy spożywcze, gdzie klient jest od 6 do 12 rano i te 5-6 miejsc jest zablokowanych. One cały czas tam stoją. No, rotacja jest tylko w godzinach, gdy one pracują, czyli po godzinie 12. A tak naprawdę no, sklepy mięsne odwiedzamy przed południem. No ale tak naprawdę mogą podjechać parę metrów dalej i stanąć na parkingu, który jest tam pod Rapkolandem, no tak naprawdę, bo oni to... Oni zaparkowali, jak był remont, tak? Jak był chyba remont, to tak, ale w tym momencie zajmują to miejsce, które są miejscami parkingowymi wyznaczonymi. Żeby to po prostu udrożnić i pomóc tym przedsiębiorcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Ola. Ja pociągnę jeszcze temat rynku, bo tu chciałam zapytać, czy w związku z tym, że Dagraso tam parkuje, czy ma na to zgodę z urzędu. Bo tak jak tu powiedziała koleżanka, bardzo dużo mieszkańców przyjeżdżających tam na zakupy po prostu mówi, że mają miejsca parkingowe ograniczone przez to, że te samochody tam cały czas stoją. I moje pytanie jest, czy rzeczywiście mają na to zgodę, czy mają jakąś umowę z miastem podpisaną na ten parking, że mogą z niego korzystać całodobowo tak naprawdę. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o rynek, druga sprawa. Właśnie te nieszczęsne słupki, które praktycznie grodzą dojście z parkingu, jeżeli ja stanę samochodem na nowym rynku, to żeby dojść na przykład do sklepu z masarni na przykład, to muszę iść ulicą, ponieważ wzdłuż całego chodnika są ustawione słupy z łańcuchami. I ja muszę iść ulicą, żeby po prostu znaleźć sobie dopiero wejście, które jest praktycznie już przy samym sklepie i dopiero wtedy mogę wejść bezpiecznie na chodnik. Te łańcuchy się ciągną przez całą targowicę do końca, czyli chodnik jest jak gdyby odgrodzony łańcuchami praktycznie od jezdni. Czyli wychodzi tak, jakby ten rynek był tylko dla samochodów, a nie dla pieszych. Więc nie wiem, trzeba to jakoś inaczej zrobić. Może to była też tendencja, żeby pokazać panu, który ma tam swój market, że po prostu to jest granica miasta i w tym momencie się go jakby blokuje. Ale tak jak koleżanka powiedziała, faktycznie zgłaszają to wszyscy ci, którzy tam mają działalności, że mają po prostu ograniczony dostęp do swoich budynków i nie mogą rozładować na przykład towaru. Więc trzeba było się zastanowić nad rozwiązaniem. Rynek nas drogo kosztował. Oprócz kwoty, która była zabezpieczona w budżecie, to jeszcze żeśmy dwa razy tam dokładali. W związku z tym myślę, że w tych pieniądzach by trzeba było coś teraz zrobić, żeby jednak to zmienić na korzyść dla mieszkańców, bo tak mi powiedziano, że to jest niebezpieczne. Faktycznie sprawdziłam, jest racja. Wychodzę bezpośrednio z samochodu na ulicę, na drogę. Każdy samochód może mnie w tym momencie przejechać, bo taka jest prawda. Dostępność do chodnika jest bardzo utrudniona. Następne pytanie odnośnie rynku moje, to jest czy rynek wróci jako miejsce targowe? Gdzie są przewidziane na nowym rynku na przykład stoiska dla handlujących, bo Rabka słynęła z tego, że w poniedziałek, to jest dzień targowy, przyjeżdżają handlowcy, ludzie przychodzili, kupowali różne rzeczy na straganach. Czy wróci na rynek wersja handlowa? Czy jest to przewidziane i w którym miejscu? Bo tak jak powiedziałam, cały plac jest wybetonowany, są parkingi i są w sumie słupy, łańcuchy i nie ma miejsc wydzielonych pod handel. To mnie interesuje, nie tylko mnie, ale przede wszystkim też interesuje
mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców, bo ta tradycja związana była przede wszystkim, rynek był związany przede wszystkim z handlem. Tak się wszystkim kojarzyło i to poniedziałkowym. Następna sprawa, chodzi mi przede wszystkim o to, że zaraz szukam. Ukazał się artykuł mówiący o tym, że rusza budowa budynku mieszkalnego na Kilińskiego. Owszem, jest podany termin, kiedy ma być skończony, ale nie ma daty rozpoczęcia inwestycji w artykule. Więc chciałabym wiedzieć, kiedy tak naprawdę to rusza. Bo z tego, co tam wyczytałam, to jest już jak gdyby zamknięta lista lokatorów, nabywców tego budynku, mieszkań w tym budynku, ale nie ma podanej konkretnie rozpoczęcia, że tak powiem, rozpoczęcia inwestycji. Druga sprawa, czy miasto jest zainteresowane, ponieważ ponad do 9 lutego można złożyć wnioski o darmowe kompostowniki, do województwa, do darmowe kompostowniki dla mieszkańców. Tutaj mówimy cały czas o śmieciach, o tym, że mamy problemy, zwłaszcza z zielonymi śmieciami. W związku z tym, jeżeli jest taka szansa, jest to dofinansowanie, to moje pytanie, czy miasto złożyło taki wniosek, żeby w tym momencie rozdać takie kompostowniki i automatycznie może byśmy ograniczyli też wywóz tych zielonych trawy zielonej i liści, z czym największy jest tonaż i wszyscy narzekają. Ograniczyliśmy odbiór worków, z czym też mieszkańcy się nie mogą pogodzić, że jest tylko limit 4 worków. No, były różne tutaj dyskusje na ten temat, różne były propozycje, no, stanęło na 4 workach, ale jeżeli jest taka możliwość zakupu po prostu i są dofinansowania i można rozdać w tym momencie te kompostowniki, to myślę, że może by ludzie zaczęli to w końcu robić i może być trochę ten problem by się rozwiązał. Następne pytanie, chciałam tylko zapytać też o cmentarz na ulicy Orkana. Jak został rozwiązany problem wywożenia śmieci? Czy miasto podpisało umowę z proboszczem odnośnie kiedy płaci miasto, kiedy płaci proboszcz, jak to wygląda? I proszę mi jeszcze udzielić takiej informacji, kto został zwolniony w 2023 roku z podatków? Że miasto umorzyło podatki, na jakie kwoty? Też mnie to interesuje w tym momencie. I następna sprawa, jeszcze żebym sobie tutaj nie zapomniała i żebym nie wracała. A jeszcze jedno, właśnie pan czytał w sprawozdaniu, no nie wchodziłam wtedy, chodzi mi o opróżnianie tych koszy przyulicznych. Też mieszkańcy zgłaszają i pytają się, jaka to jest częstotliwość, bo są różnie odbierane te kosze, różnie są te śmieci zbierane, jaka to jest częstotliwość i nie we wszystkich miejscach jednak jednakowo. Czyli przy tych głównych ulicach i są odbierane, w tych bocznych ulicach niestety już tak to nie działa. Teraz jest nowy przetarg z tego, co pan mówi, tu oferty są dwie różne i nawet widzę, że ta druga oferta jest korzystniejsza dla miasta. Pan powiedział, że nie ma jeszcze jak gdyby rozstrzygniętego tego przetargu, więc myślę, że w następnym sprawozdaniu będzie już konkretnie, która firma się wyłoniła i może będzie dołączony harmonogram przy okazji. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. Pan Darek. Dziękuję uprzejmie za głos. Panie burmistrzu, chodzi o tam Zakopiańską, bo mieszkańcy się zwrócili. Chodzi dokładnie o drogę tam do Krokusa. Tam z tego, co się informowałem, to kanalizacja i kanał jest zrobiony i mieszkańcy oczekują, czy chcą jakieś informacji w sprawie, kiedy tam ta droga będzie poprawiona, bo tam gdzieś u dołu, nie wiem dokładnie, gdzie też zgłaszali, tam jakiś kanał przytkało, ta woda jak był śnieg wylewała, lodowisko tam było. To jest jedno pytanie, jako chodzi o Zakopiańską. Co właśnie z tą drogą, bo jest tam w tragicznym stanie. Co? I tutaj chodzi o, czy będzie robiona kanalizacja za tym, na tej drodze bocznej Zakopiańskiej, za butykiem Azja. Mieszkańcy też chcieli wiedzieć, na jakie, bo to były rozmowy z panem prezesem i nie wiem właśnie, jak to miał, że coś miał ten. Zaraz, tutaj na prawo.
Tak, od Butiko Azja i... Zakopiańska, boczna. Za Robą macie za mostem. Bo tam mieszkańcy są ciekawi, no pani akurat dzwoniła, powiedziałem, że się zapytam. Bo z tego pamiętam rozmowę raz, że pan prezes mówił, że coś, że PKP miał asfalt robić, że oni jakoś, no nie wiem, nie chcę... Kanalizacja jest jako taka. Ale nie do wszystkich jakoś domów, czy... A to nie do wszystkich. I tak, jedno mam zapytanie od ponoć mieszkańcy z ulicy Podhalańskiej, tu koło hotelowca, tam się domagają tych przejścia pasów. Ja wiem, że tam jest zakręt, bo to jest ulica powiatowa. I nie wiem na jakim, ponoć, że składali pismo, ale kazali się też zapytać, to pytam, czy jako urząd pomoże jakoś gdzieś ustalić to przejście na drugą stronę koło tego hotelowca, bo nie mają mieszkańcy w ogóle jak się dostać na tą prawą. Jest to pismo pana radnego powiatowego, pana Szarowarskiego właśnie w tej sprawie. Aha, to też, bo ja myślałem, że do urzędu czy gdzieś składali, no nie wiem. On to składał do powiatowego, aha. A tu do ale ja pytam, właśnie. Bo mi mieszkańcy prosili. I jeszcze mamy poza okręgu, mam takie zapytanie. Chodzi panie burmistrzu o drogę do Obidowej na Rdzabkę. Bo mamy, jak to się mówi, jedną drogę główną zamkniętą, a tamta droga odśnieżana jest, nie wiem, czy pilnuje ktoś tego, czy nie pilnuje ktoś tego, bo ja tam często jeżdżę. Nie powiem, bo przegarnięte jest, ale posypane, no niestety... Nie jest posypana, bo jechałem dwa razy, widziałem pana, który jechał, przegarniał, ale żeby włączyć i posypać w regionalnych miejscach pod górę, no to ciężko. Żałuję, że nie nagrałem, bo bym puścił dzisiaj ten filmik. Ja myślę, że powinniśmy zadbać jakoś i zwrócić się do państwa, którzy wygrali tam przetarg na tą Obidową. Żeby jakoś tą drogę, jak napada śnieg czy coś, nie powiem, bo odgarnięta jako odgarnięta jest, tylko no, ciężko jest posypany. Bo też trzeba być obiektywnym i powiedzieć faktycznie jaka sprawa. To są z takich spraw osiedlowych. I mam takie pytanie poza, a to nie do pana, jakbym mógł jeszcze, nie do pana burmistrza teraz. Poza, jak chciałbym się zwrócić do koleżanki Hojmi i kolegi z KPI. Bo mieli państwo ostatnio na komisji budżetowej do mnie jakieś uwagi. Nie było mnie w sprawie ulicy Sierantówki, że nie zagłosowałem ponad za budżetem. No ale z tego, co państwo już są radnymi 5 lat można powiedzieć, to budżet nie składa się z ulicy Sierantówki, tylko z poszczególnych. No to jak państwo mieli coś do powiedzenia w mojej osobie do mnie, to proszę, trzeba było powiedzieć, a nie, że wieszać psy z tego, co mi radni powiedzieli, po mnie, jak mnie nie było. Jak się to pani Hojm z panem Skipiałą odniesie? Ale mieliście dużo do powiedzenia. Ale ja nie w pana sprawie mówię. Ja słyszałem inaczej. Wielu radnych chce, żeby to nie podnosił. Ogólnie mówię. Pani Janek się mówił za panem, jak za panem. To mu zwrócił uwagę, że pan sam sobie poradzi, nie musi mieć adwokata. No ale był jedyny, z który, jedyny był, z który, powiem tak, 4,5 roku miałem robione pod górkę, 4,5 roku walczyłem o tą Sierantówkę. Chciałbym podziękować jedynie i chodziłem, 5 dni straciłem za podpisami, wyręczyłem urzędników z urzędu, zbierałem osoby, użyć imienia, nazwiska, żeby ktoś mi nie zarzucił, że, bo mam potwierdzenie SMS-owe, czy mogę, jedynie mogę ten. A nawiązując do ostatniej wypowiedzi, która była tu, która się chce, nie wiem, wylansować, nie wiem, słyszałem, że nie wiem, czy startuj, czy nie startuj, dziękując radnym. No niestety, z tego, co ja chodziłem, to powinna podziękować mi i panu Mateuszowi. I wiadomo, panu burmistrzowi, bo też jakoś po tych ciężkich tych, jak to można powiedzieć, jak przeprawach, brakło mi słów. Droga jest zrobiona, ludzie są zadowoleni, a nie można wrzucać, że ja nie zagłosowałem. Każdy ma swoją wolę, każdy głosuje, jak komuś pasuje. A na swoje osiedle zawsze powiem, że będę głosował. To, że się znalazło co innego w budżecie, nie zagłosowałem, to proszę mi nie wrzucać do jednego worka, czy i tam. Dziękujemy panie Darku. Słyszałem pani Dorotą, pani komentarz. Także... No, dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. To jeszcze
No, panie Marku, bardzo proszę. Tak, jeszcze ja bym chciał tutaj poruszyć kwestię, panie burmistrzu, bo była prowadzona ta inwestycja gazowa u mnie na tej bocznej Kasprowicza. Była poprawiona tam górna część i dość szybko to było zrobione, ale zapadlisko zrobiło się kolejne wzdłuż drogi, też tej bocznej Kasprowicza, powyżej domu 33, Kasprowicza 33. Przed posesją prywatną, więc bardzo bym prosił też o interwencję, żeby poprawili, z tego względu, że woda zaczyna też podmywać tą przy tym wjeździe. I mam pytanie, czy pan wysłał, panie burmistrzu, na tą drugą boczną Kasprowicza, co też apelowałem tam komisję, która zobaczyła, jak te wody właśnie opadowe spływają i skąd. To chciałbym też usłyszeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze na sam koniec. Trzeba by było wyregulować właz i uzupełnić asfalt przy studni kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulicy Nowy Świat i ulicy Polnej. Ona jest akurat w takim miejscu, że się po niej jeździ. I jeszcze jest jedna rzecz na rondzie przy placu Świętego Mikołaja. Tam niestety zaczyna wypadać kostka. Nie wiem, czy to jest skutek tego ciężkiego ruchu związany z budową linii kolejowej, czy po prostu już ze starości. W każdym razie kostki wypadają. No, dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. Odnośnie tego, co kolega powiedział, ja tu zgłaszałam ten problem z koleją, bo mieszkańcy zauważyli, jak są przeciążone samochody, które pracują na tej budowie i jak niszczą nam drogi pobocze. Ja to już zgłaszałam. Myślę, że to, co kolega mówi, to jest właśnie wynikiem tego. I tutaj była prośba, żeby jednak ten nadzór z urzędu był nad tym i czuwał, bo później kolej skończy inwestycje, a my będziemy mieć następne inwestycje związane z naprawą dróg. Więc bardzo proszę, ponawiam to jeszcze raz i tutaj kolega zgłosił bardzo dobry problem. Jeszcze raz, uważam, że powinniśmy tego pilnować, bo to są nasze drogi. Inwestycja kolei jest inwestycją, ale drogi są nasze. Jeżeli zostaną zniszczone, a już to widać, to będziemy mieć naprawdę duży problem z tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, odniesie się pan? Jeszcze pan Marek. Jeszcze tak. Mam pytanie, bo tutaj mi jeden z radnych właśnie pan Michał przypomniał. Kiedy będzie budowane to rondo na Sądeckiej? Bo w tym momencie nie wiem, czy będzie przewidywana jakaś poprawa tej nawierzchni, bo są bardzo duże tam ubytki. Przed tym progiem i na całym środku skrzyżowania. Tak. To jest raz. Druga sprawa właśnie tutaj, bo dostałem odpowiedź z kolei i tutaj nawet na to pytanie, co pani Aleksandra Koper poruszyła, że powinniśmy zwracać uwagę kolei na niszczące, na to, że niszczą nam te nasze drogi. Tu w punkcie trzecim właśnie nawet mam taką odpowiedź z kolei. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie prowadzenia robót wykonawca jest zobowiązany umową do podjęcia interwencji w celu ich naprawy oraz doprowadzenia terenu do stanu zastanego. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że jako inwestor jesteśmy zabezpieczeni odpowiednimi gwarancjami należytego wykonywania umowy. W związku z powyższym, tutaj to, co pani Ola Koper poruszyła, chciałbym wiedzieć, jak się ma odpowiedź kolei do tego, co oni robią na terenie Rabki. Już, panie burmistrzu, nie wspomnę, co mi odpowiedzieli na pytanie o wycince drzew, gdzie tu wycinka drzew wzdłuż ulicy Kasprowicza w Rabce Zdroju jest konieczna ze względu na, uwaga, projektowaną instalację kablową, no nie wiem, czy przy brzegu rzeki, nie wnikam, nie jestem fachowcem od tym momencie budowy i projektowania. Przebudową cieków wodnych, nie wiem, co mam rozumieć, czy będą przebudowywać koryto Raby wzdłuż rzeki Kasprowicza. Nie mam pojęcia. Bardzo bym chciał, żeby ta kwestia była tutaj poruszona. Oraz budową nowego układu drogowego.
Opracowana dokumentacja projektowa zakłada wzmocnienie nasypu kolejowego. No, proszę Państwa, nasyp kolejowy, a droga główna Kasprowicza i brzeg rzeki Raba, no powiem szczerze, troszeczkę tu się rozbiegają, więc ja sobie nie pozwolę na takie lakoniczne odpowiedzi inwestora. Punkt drugi, gdzie też tu jest najciekawsza. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centrum Realizacji Inwestycji jako inwestor zadania PN, zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych na linii kolejowa numer 104 na odcinku A1, Nowy Sącz, na odcinku Chabówka, Rabka, Zarytem, Szana Dolna i tak dalej, pomijam to, informuję, że dokumentacja projektowa została opracowana przez doświadczonych projektantów posiadających wszystkie wymagane uprawnienia. A opracowana dokumentacja projektowa stanowiła jeden z załączników do wniosku wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która została wydana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w dniu 03.03.23. Ponadto za wykonanie robót budowlanych odpowiedzialny jest doświadczony wykonawca, który wykonuje wszelkie prace z należytą stanowczością zgodnie ze sztuką budowlaną. Ja nikogo nie podważam tutaj i nie podważałem w mojej interpelacji, którą złożyłem na pana burmistrza ręce, ale powiem tak, dla mnie też to jest lakoniczna odpowiedź z tego względu, że też po pierwsze dalej nie dostaliśmy tutaj jako radni też wszyscy i mieszkańcy odpowiedzi, co z tym przejściem podziemnym, gdzie podjęliśmy tutaj uchwałę. Dostałem tylko 3 odpowiedzi, z których w zasadzie nic nie wynika. Mnie takie rzeczy nie zadowalają. Nie wiem, czy osoba, która czytała ze zrozumieniem, czy nie. Nie chcę tutaj obrażać, więc zadaję to w formie zapytania, ale w najbliższym czasie prześlę jeszcze raz tą interpelację, żeby to było dobrze zrozumiane, bo z tego, co tu wiem, wszystko jest rozbieżne. No, jeżeli ktoś mi odpowiada, że tutaj opracowana dokumentacja projektowa zakłada wzmocnienie nasypu kolejowego oraz zabezpieczenia terenu otaczającą linię, ja pytałem, dlaczego drzewa są wycinane wzdłuż brzegu rzeki i że to może stworzyć później w przyszłości zagrożenie osunięciem się tej drogi. Mam takie pytania, raczej odpowiedzi. No, proszę Państwa, to jest widać i na zapytanie pani Aleksandry Koper też, jakoś się z tych umów tutaj nie wywiązują. Skoro mam odpowiedź, że jest umowa z nimi podpisana, bardzo bym prosił wziąć wykonawcę na dywanik i doprowadzić do porządku, żeby naprawdę te ulice tutaj wyglądały nam w porządku, bo są niszczone, tak jak tu było wspomniane. Jeżeli jestem przy niszczeniu, ja nie wiem, czy ulica Tetmajera, tamte kanały odpływowe i tak dalej po prawej stronie były zniszczone przez wykonawcę czy nie. Bardzo bym prosił też o sporządzenie tam wizji, o zrobienie wizji lokalnej, ponieważ część już tych korytek jest popękana. Droga Tetmajera niedawno przecież była zrobiona, a osobiście tam byłem właśnie, bo mi część mieszkańców właśnie zainterweniowało, że zaczyna tam coś pękać. Szkoda, po prostu szkoda, bo wszyscy mieszkańcy o tą drogę walczyli, a zaczynają nam wszystko po prostu niszczyć, więc ja żądam zgodnie z tą umową i odpowiedzią od kolei, żeby się natychmiast tym zajęli. Już nie wspomnę o to, że notorycznie są awarie sieci tutaj. Ostatnio była awaria sieci wodociągowej i dowiedziałem się, że to była wina niestety znowu kolei. No właśnie. Także dla mnie taka inwestycja, taki inwestor i odpowiadają w ten sposób lakonicznie tutaj mieszkańcom w zasadzie, bo radny jest głosem mieszkańców, no to proszę Państwa, dla mnie to jest samowolka, folwark po prostu. Na mojej posesji, jeżeli by ktoś coś zrobił, to by został zaraz upomniany. Zaraz zostałby doprowadzony do porządku i kazałby mu to wszystko poprawić. Więc bardzo panie burmistrzu proszę, bo mógł burmistrz nie wiedzieć o tym, prawda? Informuję, żeby zobligować wykonawcę, bo tak z tego tutaj mam napisane, więc mam w tym momencie pełne prawo dokładnie żądać
w tym momencie żądać wywiązania się z umowy, skoro mam wyraźnie tutaj odpisane na pytanie. Umowa. Więc nie, że dzisiaj, jutro, tylko na wczoraj ma to być zrobione. Wszystko na każdych odcinkach dróg, które radni tutaj wszyscy zgłaszali. Ciężarówki jeżdżące właśnie Kilińskiego, Sądecką, Kasprowicza, Tetmajera. No, ludzie, nie po to, żeśmy z budżetu pieniądze wydawali, żeby ktoś obcy nam tutaj wszystko po prostu niszczył. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni radni, postaram się odpowiedzieć, ale widzę, że tutaj mówię do przewodniczącego, że oprócz interpelacji i zapytań były jeszcze wolne wnioski, chyba takie mam wrażenie, ale po kolei. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o uzupełnienie i naprawę tablic, no naprawdę bardzo mi żal, bo było to zrobione z pieniędzy publicznych i wielokrotnie jest tak, że możemy też w jakiś tam sposób przeciwstawić się tym dewastacjom. No przykro mi, jeżeli to będziemy poprawiali za każdym razem, to nam nie starczy pieniędzy na inne rzeczy, a tego też trochę jest. Tej infrastruktury naszej gminnej trochę jest i tak jak państwo tutaj też zgłaszaliście, bardzo proszę i apeluję też do mieszkańców o to, żeby to szanować, bo w tym momencie będziemy robili po 2-3 razy to samo i wydawali na to pieniądze. Jeżeli chodzi o pojemniki na odzież, to co mówiła pani Józia, powiem tak, że tam gdzie są na gruncie naszym gminnym, zostały nam tylko dwa teraz tak naprawdę. Jeden w Rdzawce i drugi na Słonym koło szkoły numer 3. Natomiast wszystkie pozostałe zostały usunięte z tego względu, że firma, która je wstawiła, tam gdzie się nie wywiązywała, Straż Miejska zwracała się do nich o to, żeby albo uprzątnęli, wyczyścili, albo żeby sobie zabrali. Jeżeli w terminie, tam był podany im termin, jeżeli tego nie zrobili, to zwracaliśmy się do naszych zakładów komunalnych, żeby to usunęli, posprzątali i stąd zostały tylko dwa w naszej gminie. Podejrzewam, że tutaj będzie pewnie na pasie tym drogowym Generalnej Dyrekcji, ale to wystąpimy do nich z zapytaniem, czy mają zgodę w ogóle na to, bo może być tak, że zostały też tak wstawione. Kolejna kwestia, pan Rafał tam mówił o tej kracie. Myślałem, że to była tylko ta na dole, nie wiedziałem, że tam gdzieś tam jeszcze wyżej jest, ale jeżeli jest, powyżej, no to bezwzględnie trzeba będzie zrobić, żeby zabezpieczyć w ogóle, no ze względu bezpieczeństwa nawet. Kolejna kwestia, ulica Sądecka i Kilińskiego tam. Te drogi są drogami powiatowymi. Ja mogę powiedzieć tylko taką rzecz, że w poniedziałek rozmawiałem z dyrektorem powiatowego zarządu dróg i powiedział, że te ubytki, które są teraz w drodze, zrobią to najpóźniej we wtorek. I wiem, że uzupełniali we wtorek, natomiast faktycznie, że te drogi są mocno teraz eksploatowane. No i jeszcze jest jedna sprawa, że uzupełnianie tych ubytków porą zimową też nie jest najszczęśliwsze. Natomiast powiedział dyrektor, że będą uzupełniali to na bieżąco. Co do oznakowania ulic, jeżeli państwo zgłosicie tam, gdzie brakuje, bo ja uczciwie powiem, że też nie wiem, gdzie zniknęły te tabliczki albo gdzie jest taka potrzeba, to postaramy się to zrobić. Pan Marek wspominał tu jeszcze o tych słupkach przy tej budzie. Nasi pracownicy rozmawiali z właścicielem tego marketu i poczynili tam pewne ustalenia, natomiast faktem jest, że wielu, którzy jeżdżą tam czy skręcają tam, mówi, że to nawet nie wszystko są dostawcy tej firmy, tylko osoby prywatne tak samo. Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli nie dojdziemy jakiegoś porozumienia, to wstawimy tam kamerę i będziemy egzekwować wtedy od ludzi, którzy po prostu będą niszczyć. Panie burmistrzu, przepraszam, że się odniosę. Jednak wolne wnioski. Bardzo bym tylko prosił, żeby wyprostować te trzy słupki istniejące. Ja nie mówię o wymianie tak dalej. Wyprostowaniu, żeby normalnie można było chodzić tym chodnikiem. Dobrze. Bezkosztowo, dokładnie. Jeżeli nie, no to wydać mi zgodę i ja to naprostuję. Ja panu dziś wydaję zgodę. No. Tylko nie wiem, czy ze sztuką budowlaną to zrobię. Dziękuję, panie Marku. Szanowni państwo, co do dróg, to co państwo żeście też mówili właśnie, sprawa związana między innymi z tym, że
no chodzi ten ciężki transport. Natomiast faktem jest, że z ramienia naszego urzędu, pan Adam, jeżeli są takie informacje, jak państwo mówicie, czy ktoś z mieszkańców dzwoni, proszę mi wierzyć, że podejmuje interwencje w każdy dzień, jeżeli są takie. Czasami jest to kilka razy dziennie i to robimy. Kolejna kwestia, zaraz, aha, z tym alarmem smogowym i tymi limitami. Ja mogę powiedzieć tak, że bardzo chętnie takie spotkanie zorganizujemy, bo założenia tego całego programu były zupełnie inne, a to, co się dzieje dzisiaj, jest zupełnie co innego. Ale jeżeli państwo też zauważyliście, mamy na naszej stronie internetowej jeszcze informację, że można ewentualnie złożyć swój wniosek do projektu, który my będziemy składać jako gmina, między innymi na ogniwa, na magazyny energii. I bardzo bym prosił, jeżeli, to znaczy tam jest dofinansowanie, będzie, planowane jest, o może tak, do 90%. I myślę, że warto byłoby ewentualnie jeszcze ten dokument wypełnić i może to pozwoliłoby zejść też z tych kosztów. No, na pewno nie jesteśmy w stanie, przynajmniej my na poziomie gminy, zmienić te limity, ale mam nadzieję, że jeżeli między innymi alarm smogowy wystąpiłby również o to, żeby to zmienić, miejmy nadzieję, że miałoby to możliwość przebicia się z tym dalej. Proszę. Właśnie tego, bo wiem, że pan tam właśnie jeździ na te spotkania tych zrzeszonych gmin i tak dalej, bo też należymy do tych różnych związków. Czy mógłby pan też poruszyć kwestię wśród właśnie obecnych burmistrzów jeszcze, żeby wspólnie jakąś uchwałę intencyjną zrobić do rządu w tej sprawie, bo jak to mówią, w ilości siła. Mogę. Oczywiście. Znaczy ja powiem taką rzecz. Ja na Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych w ogóle zaproponowałem coś takiego jak program dla uzdrowisk, bo były te różne programy, natomiast jak patrzy się na uzdrowiska w krajach alpejskich zwłaszcza, to tam jest coś takiego, że uzdrowiska są traktowane jako dobro narodowe i mają obostrzenia i to mocne, ale mają również przywileje w drugą stronę. Więc jeżeli jest gaz, to na gaz są nałożone różne podatki, ale gmina uzdrowiskowa z pewnych form tego podatku jest zwolniona, ale za to są obostrzenia w innej materii. I u nas powinno być na podobnej zasadzie, bo gminą uzdrowiskową wmawia się, że jesteśmy właśnie, że mamy rolę, misję i parę innych rzeczy, nie mówiąc już o tym, że tak samo nie możemy zabudowywać, nie możemy rozbudowywać, rozwijać przemysłu w naszej gminie i mamy nałożone pewne obowiązki, natomiast z drugą stronę tych korzyści niestety jest mało. I ogromna ilość tych ciężarów spoczywa na barkach społeczeństwa, mieszkańców, a powinno to troszkę inaczej wyglądać. Udało się z jednym programem, w którym nam jako gminie przebić, to były te klimatyczne uzdrowiska, jak państwo pamiętacie, cośmy zrobili, kilka szkół, przedszkole w Chabówce i parę naszych budynków, czy teraz uzdrowisko nasze też dostało na te pieniądze. Ale to jest jedna możliwość, natomiast to trochę inaczej powinno wyglądać i na tym spotkaniu, które mieliśmy ostatnio w poniedziałek, po raz pierwszy było czterech posłów i mam nadzieję, i oni też deklarowali, że zrobią wszystko, żeby to podejście do uzdrowisk było zupełnie inne. Co z tego będzie, nie wiem, natomiast zadeklarowali, że podejmą takie działania i że zostanie w ogóle powołana komisja, która będzie zajmowała się uzdrowiskami między innymi i że gminy uzdrowiskowe no, nie będą miały tak pod górę jak dotychczas. Czy tak się stanie, nie wiem, ale taka deklaracja była. Kolejna kwestia, to było tutaj właśnie doświetlenie tych przejść dla pieszych. Powiem tak, że te przejścia, które robiliśmy, te nowe, tośmy już robili właśnie z tym odpowiednim doświetleniem. Natomiast przy tych my tam musimy doprojektować, bo nawet nie ma na wprost tych przejść bezpośrednio lamp, bo myśleliśmy, że sama wymiana tych lamp załatwiłaby sprawę, ale musimy tam doprojektować i wtedy zrobić to doświetlenie. Co do pytania, o które tutaj pan Michał zadawał, dotyczące ulicy Brzozowej jako jednokierunkowej i pocztowej. Wiem, że to było rozeznane na pewno, natomiast nie wiem, jakie tam są koszty wstawienia tych parkomatów, bo wtedy by trzeba było jeszcze na tej ulicy Brzozowej wstawić parkomat. Co do zejścia w kierunku lodowiska,
No faktem jest, że wygląda to w stanie fatalnym. Część ludzi tam chodzi, ci, którzy do tych budynków sanatoryjnych chodzą, też chodzi tam część osób, ale na pierwszym miejscu chcieliśmy przebudować ulicę Słowackiego, bo tam też jeździ cała Polska, a ta droga była jak fala Dunaju tak naprawdę. I myślę, że drugim takim miejscem to docelowo to będzie również to. Kolejna kwestia, to o czym pan Robert mówił, jeżeli chodzi o drogę w kierunku Nowego Światu i Traczykówki, uzupełnienie tych ubytków. No tamta droga to się cała nadaje do przebudowy i tak naprawdę uzupełnienie ubytków to jest działanie doraźne i niestety za chwilę pojawi się następna. Natomiast tamtą drogę bezwzględnie należy zrobić wszystko, żeby ją przebudować. Jak państwo pamiętacie, bo w budżecie mamy tam pieniądze na zaprojektowanie tej drogi i myślę, że docelowo uda się nam ją przebudować. Pani Dorota pytała o drogę tam na Łęgach za skansenem. Ja powiem tak, na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób. Pierwsze 220 metrów tej zniszczonej drogi to jest PKP. I ja wystąpiłem do PKP w tamtym roku w maju o przejęcie tej drogi w całości, czyli łącznie z tą częścią, która stanowi własność PKP. A później, gdy PKP odmówiło, to ja odmówiłem przejęcia tamtej drogi dalszej, bo powiedziałem, że my do tej drogi nie mamy dojazdu. Na dzień dzisiejszy deklaracja PKP jest taka, że my tą drogę przejmiemy łącznie z tą częścią, która stanowi własność PKP i pamiętacie państwo, bo podejmowaliście tą uchwałę intencyjną, o co też prosiłem, bo PKP powiedziało, że jeżeli byłaby taka uchwała intencyjna, to oni idą w kierunku tym, żeby to przekazać docelowo gminie. Wystąpiłem również, są pisma, pani radna może sprawdzić u pana Adama, bo są pisma wysłane do firmy, do PKP i do firmy, która wykonywała tamten odcinek drogi, żeby PKP zmusiło tą firmę, żeby przywróciła przynajmniej do takiego stanu, jak ta droga była wcześniej. Bo ona była przejezdna, całkiem przyzwoita, tylko że ten ciężki sprzęt jak tam wjechał i to w okresie takim jesienno-zimowym, kiedy były te roztopy, polebiły się te kolejny, to co tam widać, byliśmy tam i tych pism trochę wysłaliśmy i do firmy, i do PKP. Zadeklarował dyrektor PKP, dyrektor Drozgała, że dopilnują, że to zostanie zrobione. Tak to zadeklarował. Jeżeli chodzi o namalowanie tych pasów, o których pani mówiła, tam jeszcze na wysokości wyciągu, jest bardzo ładne przygotowane przez nas rozwiązanie drogowe, łącznie z tym przejściem i z tym chodnikiem i z pasem prawoskrętu, żeby do tego pana można było na ten parking przy wyciągu zjechać. Natomiast póki co kolej powiedziała, że w momencie, dopóki nie dokończą tego rozwiązania od strony straży w Chabówce do drogi, to do tego momentu niestety nie będziemy mieli zgody z ich strony. Mam nadzieję, że oni to skończą lada moment, bo drogę wykonali, mają jeszcze tą część tam utwardzić. No mam nadzieję, że to zakończą wreszcie. Kolejna kwestia to są... To, o co pan Paweł pytał, czyli ten teren wokół Tamy. Ten teren ma być tam, miał być wyplantowany i dokończony, natomiast w momencie, gdy przyszły te mrozy, no to w tym momencie wykonawca tego nie zrobił. Natomiast dalej ma to zrobić i te wszystkie, które tam były, te, które były tam przyrządy, mają wrócić na swoje miejsce. I tam jest jeszcze jedna sprawa, o czym żeśmy już rozmawiali też nawet razem, mianowicie wykupienia tych resztówek jeszcze te, które są pomiędzy drogą a rzeką, żebyśmy mogli zrobić w tamtym miejscu kiedyś docelowo ewentualnie parking, bo byłby to grunt stanowiący własność gminy i myślę, że byłoby to możliwe. Pojemniki, kosze na psie odchody. Myślę, że możemy tam zamontować, bo faktycznie tam nie było żadnych w tamtej części zainstalowanych. Jeżeli chodzi o zakaz wjazdu tam od strony bulwarów, to mogę powiedzieć taką rzecz, że rozmawialiśmy, albo inaczej, jesteśmy po rozmowach z Wodami Polskimi i pan Darek kiedyś tam pytał, po co ten mostek jest tam w bok, tam pod Tamę. On został zrobiony wtedy na żądanie, żeby nie powiedzieć, że to był warunek PKP, że zrobimy możliwość takiego serwisowego dojazdu do...
Przepraszam, Wód Polskich, a jak to będzie? PKP. Przepraszam. Wód Polskich. Wszystko na PKP. Nie, nie, bezwzględnie Wód Polskich, żeby można było dojechać do tego obiektu inżynieryjnego, czyli tej tamy. Natomiast zadaliśmy im pytanie, czy byłaby z ich strony zgoda, gdybyśmy właśnie na tym terenie zorganizowali nawet nie parking, ale możliwość pozostawienia tam samochodów, taki postój, żeby nie przejeżdżać właśnie na tą drugą stronę i nie zjeżdżać tam w kierunku bulwarów. I wstępnie mamy zgodę, że coś takiego będzie można tam zrobić. Także tak, tak, tak. To jest ich działka. Tak to wygląda. Ten znak D40 też nie wiem, czemu z tamtej strony nie ma, ale myślę, że jeżeli jest taka propozycja, żeby zamontować, to możemy zamontować. Co do bobrów, to właśnie w czasie tego spotkania z PKP, z Wodami Polskimi, przepraszam, no tak żeście mnie, bo najwięcej pytań było dotyczących PKP. Co do bobrów, rozmawialiśmy z Wodami Polskimi i tak jak powiedział kierownik tego naszego odcinka tutaj, mówi, są jakby dwie możliwości. Jedna to jest to usunięcie tego rumuszu drzewa, które bobry tam nas nosiły i część to zostało, jak Państwo wiecie, usunięte. Druga możliwość jest taka, że drzewa można owinąć czymś takim jak siatka stalowymi, żeby po prostu tego, mówiąc krótko, nie cięły. Natomiast powiedzieli, że problem polega na tym, że to jest rok, dwa, jest w porządku, a później siatka zaczyna wrastać w te drzewa, bo w większości przypadków nikt tego nie poluzowuje. No i efekt tego docelowy jest taki, że jeżeli jest to na terenach, które stanowią własność Wód Polskich, to oni na to nie wyrażają zgody, żeby można było te drzewa owinąć. Natomiast no, istnieje jeszcze jedna opcja, że można je odłowić i wywieźć gdzie indziej. I tak wrócą. No wracają, no tak mają. To są pracowite zwierzęta. To jak Państwo wiecie, u nich przerw pracy nie ma. Kolejna kwestia to była sprawa związana z Rabkolandem. I powiem tak, jak Państwo pamiętacie, bo to było jeszcze za poprzedniej kadencji, była taka uchwała Rady Miasta, że Rada Miasta dzierżawi ten teren dla tego pana, który jest właścicielem Rabkolandu. Obszar to był 40 arów na okres 40 lat. Tylko że ten pan zadeklarował pewne rzeczy, które tam wykona, czyli między innymi, że zrobi tam właśnie parking. Ja w rozmowie z tym panem liczyłem na to, że on mniej więcej tak jak i my w tym czasie skończy tą część parkingową, którą myśmy zrobili tutaj, tą część pierwszą, a on zrobi tą część drugą. Tak się nie stało, nie udało mu się nawet uzyskać wszystkich pozwoleń i ja tą umowę wymówiłem końcem ubiegłego roku. Chcemy i takżeśmy rozmawiali z tym panem, że przekaże nam tą część, którą ma projektową, żebyśmy na tej części dokończyli ten projekt. I żeby istniała właśnie taka opcja, że gmina wykona ten parking, ale później wprowadzi tam opłaty. I tak jak tutaj padło pytanie, chcielibyśmy również, żeby w poniedziałek, żeby właśnie na tej części, którą byśmy tam zrobili, żeby mógł być właśnie plac targowy. Żebyśmy mieli to na swojej części, na swoim. Tylko że wcześniej, jak Państwo pamiętacie, to było wydzierżawione, więc takiej możliwości nie było. Co do dojazdów do tych sklepów, to o czym Państwo tu mówicie, mogę powiedzieć tak, że dwa albo trzy lata temu było tutaj spotkanie. Zaprosiliśmy wszystkich ludzi, którzy prowadzą tam działalność gospodarczą i myśmy im pokazali wtedy, jak ewentualnie ten projekt miałby wyglądać. Wtedy część osób tam zgłaszała swoje uwagi i projektanci też pewne rzeczy uwzględnili. Natomiast jeżeli jest tak, jak mówicie Państwo i widziałem to też pismo, które wpłynęło od jednego z przedsiębiorcy, to na pewno się jeszcze nad tym pochylimy i zobaczymy, co tam można zmienić czy poprawić. Co do parkingu i zajmowanych właśnie tych miejsc przez pizzerię, mogę powiedzieć tylko tak, że my tam przygotowujemy w ogóle nową organizację ruchu. Ten parking na dzień dzisiejszy nie jest płatny. Tak samo jak Państwo wiecie, bo czasami ktoś przyjeżdża, że stoi tam samochód ciężarowy, blokując możliwość tam przejazdu. Będzie w tym regulaminie dla tej części właśnie zapisane, że na czas rozładunku owszem i tyle.
Natomiast nie, żeby tam, żeby tam właśnie były te samochody pozostawiane na jakiś dłuższy okres czasu. Kolejna kwestia była tam dotycząca SIM-u i tego przetargu. Ten przetarg został ogłoszony, był planowany na przełomie jeszcze tamtego roku, natomiast tam była kwestia gwarancji zabezpieczenia kredytu, który brakuje do tego, żeby tą inwestycję zacząć realizować. I wtedy Krajowy Zasób Nieruchomości deklarował, że on poręczy ten kredyt. Natomiast w związku z tym, że były różne zawirowania i zmiany we władzach centralnych, na to wtedy, że tak powiem, jakoś nie było chęci i zgody z ich strony. Natomiast teraz, kiedy jest deklaracja ze strony Krajowego Zasobu Nieruchomości, że oni jak najbardziej poręczą ten kredyt, który będzie trzeba wziąć do wybudowania, do zrobienia tej inwestycji, ogłosiliśmy ten przetarg i w założeniach, bo tu jeszcze było też no pytanie, że mamy komplet. Owszem, mamy komplet. Chętnych było 80 chyba 3, a myśmy mieli 54 miejsca. Z tego co wiem, dwie rodziny zrezygnowały w związku z tym, że był ten kredyt, to 2% właśnie to. Czy kiedy ostatecznie to ruszy? Zobaczymy, jak się rozstrzygnie przetarg. Nie wiem dzisiaj. Ciężko mi jest powiedzieć z tego względu, że jak Państwo wiecie, są sytuacje takie, że są odwołanie od przetargu. Mieliśmy jedną, przynajmniej my jako gmina, jedną sprawę, która trafiła też kiedyś do KIO i tam to też trochę trwało, także to nam trochę wzięło czasu. No mam nadzieję, że niezwłocznie, ale trudno mi określić, jaki to jest czas. Jeszcze odniosę się, jeżeli Pan pozwoli, do tej od Pana odpowiedzi odnośnie przywrócenia gdyby handlu na rynku. Proszę powiedzieć, kiedy to ewentualnie będzie i czy Pan planuje, czy miasto planuje jakoś zorganizować to w sensie stałych obiektów do wynajęcia przez handlujących. Jak to w ogóle będzie zaprojektowane, jak to będzie wyglądało, jaka będzie możliwość? Myśmy planowali, że tam od z tyłu, tam na samym końcu tej naszej działki, że tam byśmy zrobili po długości pewne stoiska, które byłyby na stałe w tamtej części. Tam się kończy wyasfaltowana droga, bo się kończy, prawda? I później już jest zwykłe klepisko, tak zwane klepisko, czyli to jest jak gdyby, to jest ziemia jak gdyby Pana z Rabkolandu, tak rozumiem? Nie, tam są dwie rzeczy. Proszę pamiętać, że od tego momentu, gdzie myśmy skończyli tam do tyłu, to jest jeszcze 40 arów, czyli 4000 metrów. Nasze gminne. Ale czemu myśmy tego nie zrobili? Dlatego, że była, właśnie to co mówię na początku, w 2018 roku Rada Miasta wydzierżawiła ostatnio to. Pan powiedział, że ten Pan właśnie powiedział, że odda to, że my to weźmiemy. Odebraliśmy, przed chwilą tak, to mówiłem. Czyli już jest po prostu tak, załatwiona tak, sprawa, tak? Tak. I chcielibyśmy to zrobić, żeby to wyglądało tak samo jak ta pierwsza część rynku, żeby zrobić to całkiem tam do końca, to co jest naszą własnością gminy. Rozumiem. Czyli tam nie, po prostu parkingu nie będzie pod Rabkolandem? Będzie, tylko wtedy on będzie płatny. A i tak samo na rynku będzie płatny? To znaczy na rynku. Tutaj w tej pierwszej części, jak Państwo widzicie, tam to jest bardziej ciąg komunikacyjny niż jakiś rynek większy. Ale są miejsca parkingowe. Tak, tak. I też będą płatne. No ale to przy tej organizacji ruchu będziemy musieli pewne rzeczy uwzględnić. Mhm. No może być. Na przykład. No. Wnioski o No to myślę, że też na organa by trzeba było coś takiego od razu wprowadzić, żeby też tak było. Nie? Jak już wszyscy, jak już jeden parking na zakupy, to i drugi też dla mieszkańców. Nie? Nad cmentarzem tak samo. Znaczy dlatego to, cośmy mówili między innymi o tej karcie mieszkańca, ona by dawała możliwość wtedy mieszkańcom, żeby mieli właśnie taką możliwość, bo to, co tutaj myślę, że Państwo też wiecie, to wygląda w ten sposób, że dzisiaj jest tak, że my możemy opłaty pobierać w uzdrowisku od poniedziałku do piątku. W weekendy, kiedy przyjeżdża najwięcej ludzi i zostawiają śmieci, to my nie możemy pobierać opłat. I o tym między innymi, nie wiem, przynajmniej ja od samego początku, jak zostałem burmistrzem i chodzę na te spotkania gmin uzdrowiskowych, to mówię o tym za każdym razem, bo uważam, że my ponosimy koszty, my musimy przygotować, utrzymać, posprzątać te place, natomiast nie mamy z tego pieniędzy. Czyli mówiąc inaczej, koszt utrzymania tego spada na mieszkańców,
a my liczymy, że pewne osoby do nas przyjadą i zostawią tutaj u nas pieniądze. Szkoda, że te wnioski dopiero teraz padają, bo jak były w ogóle, jak były dyskusje na temat parkometrów i prowadzenia płatnych parkingów, to ja sygnalizowałam i mówiłam, że mieszkańcy będą praktycznie płacić, bo goście soboty i niedzielę nie będą płacić. W związku z tym my utrzymujemy jako mieszkańcy i zawsze mówiłam, żeby się zastanowić, czy faktycznie ma to sens. No ale zostało to przeforsowane, dlatego szkoda, że dopiero teraz do takich wniosków dochodzimy, że coś trzeba z tym inaczej zmienić. Dziękuję. Kolejna kwestia to są śmieci, te, które są na parkingu tam obok cmentarza na ulicy Orkana. Wygląda to w ten sposób. Tu, jak Państwo widzicie, od strony cmentarza to są pojemniki, które, za które sobie płaci ksiądz proboszcz, a te, które są tam dalej, są naszą własnością gminy i my płacimy za. Między płotem, są, one są wciśnięte między ogrodzeniem tak. A kujami. To są czyje pojemniki? Proboszcza. Proboszcza, ja za to płaci. Tak. A te już, które są na parkingu, płaci gmina, tak? Tak. I to jest nowa umowa podpisana, tak? Nie ma żadnej umowy. Nie ma, jest to ksiądz sobie tylko, płaci tak? Za swoje. No znaczy ustnie żeśmy się umówili, że te, które są tu przy wyjściu cmentarza za te, za wywożenie, płaci sobie ksiądz proboszcz. Natomiast jeżeli, no może faktycznie tak być, że ktoś tam jeszcze przywozi, no nie wiem, jakie śmieci albo że zostawia, żeby nie było tak, że całość pozostało to na, w kosztach księdza proboszcza wstawiliśmy właśnie tam pojemniki nasze. Dziękuję. Jeżeli chodzi o zwolnienia z podatków, to nie ma problemu, przygotujemy to. Ja dzisiaj tego nie pamiętam. Z tego, co pamiętam, to na pewno są straże, bo oni występują o to, żeby zwolnić, ale nawet nie wszystkie, bo nie zawsze tak to wygląda. Co do częstotliwości odbioru śmieci, pamiętacie Państwo, na początku kadencji, żeście sami Państwo zgłaszali, że są pewne ulice, na których tych śmieci jest zdecydowanie więcej i że powinniśmy też na to zwrócić uwagę. Jak również pamiętacie Państwo, mówiliście Państwo również o godzinach, do których ewentualnie i to zostało w tej umowie, w tym przetargu zapisane. Natomiast nasza Straż Miejska, jak przemieszcza się po mieście, to oni opisują to między innymi, jeżeli są sytuacje takie, że na jakimś tam w miejscu czy na jakiejś ulicy nie były te śmieci wywiezione, to jest to w ich raporcie i wtedy właśnie z tą firmą rozmawiamy. Wtedy możemy występować o to, że im za to nie zapłacimy. A jeszcze takie pytanie, panie burmistrzu, odnośnie koszy na śmieci. Czy będzie jakaś po zimie inwentaryzacja tych koszy? To są niektóre poobrywane, leżą, rzucone. Czy będzie ktoś to sprawdzi i zrobi jakiś spis, żeby uzupełnić brakujące kosze? Tak, ale pamiętacie państwo, ja wam kiedyś mówiłem, jak ktoś z radnych wymienił, żeby gdzieś jeszcze dołożyć kosz. Zadałem wtedy pytanie, ile tych koszy w naszej gminie powinno być, bo nie wiem, czy macie Państwo świadomość, jaka ilość to jest tych koszy. Ja nie mówię o nowych koszach, tylko ja mówię o zepsutych koszach w tym momencie, o zniszczonych. Tylko, że to są ogromne często ilości. Często tak samo niszczą niestety pługi, które odśnieżają chodniki i urywają. Więc chodzi o to, o naprawę tych koszy. To nie żeby dokładać nowe, tylko po prostu naprawić i uzupełnić tam, gdzie zostały zniszczone. Oni mają w umowie, że jak po zimie. Mają zapisane w umowie teraz, tak. Kolejna kwestia to było właśnie tam koło Krokusa poprawienie tej drogi. Ja powiem tak, zobaczymy, bo ja nie znam tej sytuacji, ale jeżeli faktycznie tak jest, bo tam było już raz robione na pewno, bo wylewała ta woda. Czy ja zgłaszałem pani Uli dwa razy. No, ale tam raz było robione na pewno. Natomiast jeżeli jest to dalej, no to będzie musieli to zrobić. Co do kanalizacji tutaj nad Rabą, właśnie między torami a rzeką, tam będziemy musieli doprojektować tą część, ale bezwzględnie będziemy chcieli to zrobić, tym bardziej teraz, póki jesteśmy na etapie, kiedy kolej robi też swoją część inwestycyjną, bo później jak nie dokończymy tego teraz, to jest później okres gwarancji i też nikt nie wyrazi zgody na to, żeby tam można było wejść. Natomiast na dzień dzisiejszy jest zgoda, że możemy to robić równolegle. Przejście koło hotelowca, tam to chyba już nie pierwszy raz była ta sprawa.
Natomiast powiem tak, tam jest inny problem. Tam jest problem taki, że powiatowy zarząd dróg powiedział tak, że mogą zrobić chodnik, pasy w miejscu, gdzie z jednej strony jest chodnik i z drugiej strony jest przystanek albo chociaż kawałek chodnika. A tam nie ma właśnie gdzie zejść i to jest cały problem, bo na pewno jak było spotkanie tam w terenie kiedyś, to sam byłem na tym spotkaniu i powiedzieli, ale to jest przejście donikąd, tak pasów zrobić nie można, tak mi to tłumaczono wtedy. Kolejna kwestia, ta droga do Obidowej. No, ja uważam, że oni utrzymują tą drogę w dobrym stanie, natomiast powiem tak, że jest ta droga i odśnieżana i posypywana, natomiast taka sytuacja, jak miała miejsce na przykład w sobotę, no to tego nikt nie przeskoczy, nikt. Muszę nie mówić o sobocie, bo ja dwa razy się naciłem, bo aż szklanka nie była posypana i auta stały. Ale to, panie radny, jak pan mi to teraz zgłasza, to my na pewno poprosimy też o wyjaśnienie i powiem tak, że jeżeli pan mi powie kiedy, nawet z datami, to spróbujemy to wyjaśnić dosłownie. Bo nie chciałem być już na tyle i nagrać, ale następnym razem sobie nagram, jak pan jeździ, bo pan burmistrz wie, kto jechał, bo mówiłem, kto jechał, nie będę teraz mówił głośno, kto wtedy miał dyżur i jak sobie jechał. Ja nie mówię, bo odgarnięta jest, to nie żeby... Nie znaczy, ja myślę, że wiecie też państwo, utrzymanie tamtego tamtej drogi no jest trudne. No naprawdę jest trudne, no ale to nie oznacza, że ma być to, jak pan mówi. Powinniśmy tam, bo dużo ludzi tamtędy jeździ, bo jest faktycznie jeździ. Ja jeżdżę 4-5 razy w tygodniu tą drogą i wiem, jak w których okresach jak jest. Jak wyjechałem, panie Marku, rano wyjechałem, a już po południu jechałem za 2 godziny, za przeproszenie. Tak miało, tak i to. No w sobotę akurat był pek, że tam autobus się zablokował, nie? No, to jest inna sprawa. Panie przewodniczący, niechże pan powie, że to ja mam odpowiadać, a nie oni wszyscy dyskutują. Panie Robercie, proszę o spokój. Pan burmistrz odpowiada. Szanowni państwo, to o czym jeszcze pan Marek wspominał, właśnie ta boczna Kasprowicza, sprawdzimy to. Nie wiem, powiem szczerze, jak to tam wygląda, natomiast daliśmy firmie zgodę na przejście tam i bezwzględnie pewne warunki co do gazu oni muszą spełnić, więc jeżeli jest tak, jak pan mówi, to na pewno wystąpimy o to, żeby się z tego wywiązali. Pan Piotr tutaj mówił jeszcze o tym właśnie przy ulicy Nowy Świat i Polna. Bezwzględnie, bo tam jest faktycznie ten przejazd i bezwzględnie, jeżeli jest taka sytuacja, to trzeba będzie zrobić. Natomiast przy rondzie koło Mikołaja, tam gdzie ta kostka czasami wypada, to co państwo w zasadzie sami powiedzieliście, jeżeli są sytuacje takie, że jedzie ciężki samochód i zawraca tam, no to niestety zdarzają się takie rzeczy, jak państwo pamiętacie, poprawiamy też, bo już poprawialiśmy w tym roku nie, ale w tamtym roku poprawialiśmy chyba ze 2 razy też, bo była taka sytuacja. Kolejna kwestia to jest to ewentualne rondo na Sądeckiej przy Skodach, jak państwo pamiętacie. Jest pewien, może koncepcja, może nie projekt, koncepcja powiatowego zarządu dróg, jakby to ewentualnie miało tam wyglądać. Tam jest założenie takie, że oni wejdą częściowo w tą działkę, która tam jest po tej drugiej stronie i takie są założenie, że będzie zrobione rondo takie typu angielskiego właśnie bardziej, ale że to jest jedyne możliwe rozwiązanie w tamtym miejscu. Tak to wygląda. Co do odpowiedzi, które przesyła PKP. Ja powiem tak, państwo jak do nas się zwracacie z interpelacjami, my je też wszystkie przesyłamy, co jakiś czas z nimi się też spotykamy i dyskutujemy o tych wszystkich sprawach, które są zgłaszane. Natomiast co do wycinki drzew, oni powiedzieli tak, że na etapie projektowania tą drogę, którą tam zrobiono do tego ostatniego domu, taniej by ich wyszło, jakby wykupili ten budynek, niż robienie drogi tam do ostatniego budynku. Ale żeby zrobić tą drogę, muszą zabezpieczyć właśnie to, o czym pan przed chwilą mówił, od strony rzeki, no i stąd to między innymi się właśnie bierze. I tam była jeszcze jedna kwestia, ja już państwu też mówiłem, co do firmy, która jest wykonawcą. Naprawdę mamy zinwentaryzowane drogi, mamy zrobione, okamerowane wszystkie drogi przed rozpoczęciem inwestycji i tak jak pan słusznie zauważył,
mają po prostu te wszystkie rzeczy docelowo zrobić. Natomiast w momencie, gdyśmy im zgłaszali, tam była jakaś sytuacja też taka, że było jakieś zniszczenie, to oni powiedzieli tak, no tak, ale my jesteśmy na etapie realizacji inwestycji, jeszcze nie skończyliśmy. I wtedy powiedzieliśmy również, ale mieszkańcy tu mieszkają i żyją i muszą to robić i uzupełniać na bieżąco. Dziękuję. Chyba wszystko. Dziękuję. Tylko chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo wiecie państwo, wy chyba nie przestrzegacie swojego przyjętego porządku obrad, bo oprócz tego, żeby interpelacje, zapytania plus moje odpowiedzi, to były jeszcze wolne wnioski, no tak uważam, bo... Wolnych wniosków nie ma w porządku obrad. Ale były. Dziękuję. Pan Marek jeszcze. Tak, ja bym się chciał odnieść tutaj do prośby pani radnej. O Chabówkę chodzi i to przejście, o panią Dorotę, bo tam pan burmistrz powiedział, że kolej się nie zgadza na to oznakowanie przejścia, tak zrozumiałem. Czy nie, gdzie to właśnie? Nie, o wykonanie? Nie. Ale w którym miejscu panie? Naprzeciwko wyciągu Użura właśnie, bo tu... Nie, bo to jest... Tam jest przygotowany cały ten odcinek chodnika od przejazdu na torach, czyli tu od tej... Dróżnika do właśnie między innymi wyciągu. I teraz tak, kolej powiedziała tak, że oni nam zaakceptują nasz odcinek, naszą propozycję pod warunkiem, że zrobią tą drogę tu, gdzie jest do zjazdu, do remizy i na tamte osiedla. I w tym momencie dopiero dostaniemy od nich zgodę. Warunkują to po prostu. Natomiast w rozwiązaniu tam mamy założenie takie, że jest od strony Rokicin ten jeden pas, później jest wysepka, od strony Rokicin też jest lewoskręt, od strony Rabki jest prawoskręt na ten parking, dalej są pasy i tam jeszcze jest chodnik. Tu chodziło o takie doraźne, przynajmniej nawet takie tymczasowe przejście, oznaczyć nawet liniami żółtymi, postawić znak, żeby na czas tych ferii w tym momencie zabezpieczyć tutaj te dzieci i tych ludzi. Tak, tak, o to tutaj właśnie pani radnej... Chodziło właśnie, bo to, co tam jest, to wiadomo, że to ten... Ale to z kolei też... I panie burmistrzu, bo tutaj była kwestia tych parkingów na rynku, że tutaj pan wspomniał, że będzie realizowany tam pomysł, że zakaz na czas rozładunku. Tu bym bardziej poszedł... Zakaz zatrzymywania się pojazdu powyżej 3,5 tony, czyli tych dostawczaków na określony czas. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my obserwujemy wszyscy tu radni i mieszkańcy, że te ciężarówki tam sobie stoją u pewnego pana, no to ja mogę rozładowywać towar w tym momencie cały dzień, prawda? Więc nawet jak podjedzie w tym momencie policja do kontroli, że stoi tutaj samochód z towarem, no to właściciel powie, przepraszam, i ja jeszcze wyciągam ten towar. Może tak być, nie chcę oskarżać, ale proponowałbym tu się od razu skłonić, jak będziecie państwo projektować tutaj znaki zakazu, bo to musi być wszystko objęte projektem, prawda, żeby po prostu zaznaczyć zakaz zatrzymywania się, załóżmy do 30 minut, myślę, że wystarczy. No to będzie najbezpieczniejsze dla nas wszystkich tutaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za sprostowanie. Wyczerpaliśmy punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego, czyli podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt pierwszy, projekt uchwały numer 1 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów z terenu gminy Rabka Zdroju. Może przeczytam uzasadnienie. Tylko uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Dieta stanowi formę rekompensaty i zwrotu wydatków, jakie sołtys ponosi w związku z wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji, zgodnie z czynnościami wymienionymi w statutach sołectw.
Środki finansowe niezbędne do zrealizowania tej uchwały zostały zabezpieczone w przyjętym przez Radę Miejską budżecie na rok 2004. 24, tak. W przypadku wejścia w życie uchwały od lutego 2024 dieta sołtysów będzie wyższa o 9900 zł brutto w stosunku do roku 2023. Wobec powyższego burmistrz Żabki Zdroju przedkłada projekt uchwały, który określa wysokość diet dla sołtysów gminy Żabka Zdrój w stałej wysokości, w tym ustala zasady potrącej z tej należności oraz zwrot kosztów przejazdów służbowych wykonywanych za zgodą burmistrza. Pani przewodnicząca Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, pan Jan? Ja oczywiście pewne uwagi już zawarłem, znaczy wyraziłem na Komisji Budżetowej. Może teraz tylko je podkreślę i od razu zaznaczam. Mówię drukowanymi literami na czerwono, kursywa i podkreślone. Nie jestem przeciw podwyżkom dla sołtysów, żeby było jasne. Moja wypowiedź, że tak powiem, dotyczyła uwzględnienia w, że tak powiem, w podwyżkach również i przewodniczących komitetów osiedlowych. Druga uwaga, żeby też być dobrze zrozumianym, tu nie chodzi o zrównywanie w dietach sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych, bo, że tak powiem, praca wykonywana przez sołtysów jest, no nazwijmy to, bardziej czasochłonna niż przewodniczących komitetów osiedlowych. Ale chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby również w pewnym stopniu podnieść, że tak powiem, wynagrodzenie dla przewodniczących komitetów osiedlowych, że tak powiem, w skali uwzględniających ich zaangażowanie, że tak powiem, w ich tą działalność. I myślę, że tego by wymagało, jak gdyby, ponieważ są i jedni i drudzy są przedstawicielami tych jednostek pomocniczych, że tak powiem, tutaj organu. W związku z tym uważam, że jak gdyby takie uwzględnienie i jednej i drugiej grupy w podwyżkach będzie jakimś takim minimum, oddaniu minimum sprawiedliwości dla ich pracy. Dziękuję bardzo. Pani Ola. Uważam tak, że na komisji faktycznie była długa dyskusja na ten temat i uważam, że oprócz sołtysów, którzy działają na terenie sołectw, mamy komitety osiedlowe faktycznie, które według mnie nie są doceniane, nie są jak gdyby uwzględniane, nie są jak gdyby cenione za pracę, za działalność, którą robią, a naprawdę robią. Może są różne opinie na ten temat. Ja akurat mam dobrą opinię, jeżeli chodzi o komitet mój osiedlowy. W związku z tym, tak jak mówię, no jeżeli mamy te czynniki społeczne, o których kolega tu powiedział, to postarajmy się potraktować ich naprawdę uczciwie i do każdego podejdźmy z jakimś po prostu rozeznaniem sytuacji. Jeżeli jednych mamy, że tak powiem, gratyfikować i uznawać, że pracują, to spróbujmy tym drugim też jakoś pomóc finansowo. Będzie to, tak jak powiedziałam, też i motywacja dla tych ludzi, bo to jest funkcja społeczna, umówmy się. W związku z tym powiem tak, że ta współpraca, ktoś to wymyślił, że tak to powinno działać, że zaczyna się od szczebla na przykład komitetu, sołectwa, później jest radny, później jest rada, burmistrz, więc ta współpraca powinna być i powinna być rozszerzana i myślę, że to też taki czynnik finansowy na pewno ma to wpływ, bo wiem, że jeżeli przychodzi do wyborów później tych ludzi do takiej pracy, to wszyscy się od tego odżegnują, nie chcą pracować, że to jest za dużo czasu, że to zajmuje dużo ich prywatności i różne opinie są na temat ich działalności. Dlatego skoro mamy ustawowo przyznane takie narzędzia jak komitety osiedlowe,
sołectwa, sołtysi, to spróbujmy jakoś te funkcje pogodzić i razem wspólnie ich docenić finansowo. Tu kolega powiedział, że wiadomo, że te kwoty mogą być różne, też się z tym zgadzam jak najbardziej. Dlatego ja bym też wnioskowała, pan burmistrz użył tu argumentu, że sołtysi złożyli to w listopadzie już taki wniosek, komitety osiedlowe nie złożyły takiego wniosku. No myślę, że komitety osiedlowe też znają sobie sytuację finansowej naszego miasta, gdzie tutaj też żeśmy obradowali kiedyś na temat podatków i była mowa, że nie podniesiemy podatków, braknie nam do budżetu pieniędzy i tak dalej. Cały czas nam pokazywano tą gorszą stronę finansową naszej gminy. Dlatego uważam, że też takie w tym momencie podnoszenie tych kwot dla wszystkich, czyli komitetów i sołtysów, może to jest duży po prostu wydatek. Ale popieram wniosek i uważam, że komitety powinny również być wzięte pod uwagę i można wrócić do tematu jak najbardziej. Dlatego, tak jak mówię, no może i komitety faktycznie powinny napisać ten wniosek, żeby zostali wzięci pod uwagę. Może teraz po tej sesji to zrobią. Tylko mam pytanie, czy no pan powiedział, że są zagwarantowane te pieniądze w budżecie na rok 2024. Faktycznie są, tylko są pod takim hasłem, że wydatki administracyjne. Uczciwie powiem, nie przeczytałam tam, jak było wyjaśnienie tego paragrafu. Rzeczywiście są te kwoty zagwarantowane w budżecie na rok 2024. I tak jak mówię, tylko pytanie, no zagwarantował pan te pieniądze, dobrze, no są te pieniądze, ale pomyślmy naprawdę o komitetach osiedlowych. Sołectwa dostają oprócz tego pieniądze, pan swoją decyzją zabrał pieniądze z komitetów osiedlowych. Oni nie mają tak naprawdę nawet narzędzi finansowych, żeby jakoś zaistnieć i jakoś zadziałać na swoich terenach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Aha, pan Rafał. Ja uważam, że podwyżki się nie należą dla sołtysów, bo to jest, już pani tutaj podkreśliła, to jest funkcja społeczna. Przede wszystkim to jest funkcja społeczna, a nie etat. Jak ktoś chce podwyżki, to niech sobie pójdzie do jakiejś pracy, gdzie będzie miał etat. I jestem przeciwny temu po prostu. Tak, jakbym przeciwny przy podwyżkach dla radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały numer 1. Czyli trzeba go będzie ściągnąć z tego, z listy głosowania, komputerze. Powinien podejść do przewodniczącego. No powiedzieć. No. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, czy 13 radnych, przepraszam. 6 było za, 7 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. A więc uchwała nie przechodzi. Przystępujemy do
do punktu, podpunktu drugiego, czyli uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22/160/20 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym uprawnionym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Projekt uchwały był procedowany na komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś, ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 2. Nie ma Kaśki. Nie ma pana informatyka. Jest, jest. Komputer. Nie miała kiedy wyjść, tylko teraz. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 za, nikt się nie sprzeciwił, ani nikt nie wstrzymał. A więc projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przechodzimy do podpunktu trzeciego, czyli w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości ulica Rynek przed budynkiem nr 8A. Projekt uchwały nr 3. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. To może ja wyjdę. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 12 było za i jeden się wstrzymał. Projekt uchwały przechodzi do realizacji.
Przystępujemy do podpunktu 4, czyli w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości teren przy kiosku prasowym na ulicy Rynek. Projekt uchwały nr 4. Panie Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Czy ktoś się chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania nad projektem nr 4. No i tak ma być. Kto tam się zawiesił? W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 było za, nikt się nie sprzeciwił ani nie wstrzymał. Projekt nr 4 przechodzi do realizacji. Przechodzimy do podpunktu 5, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce Zdroju w trybie przetargowym. Przeczytam uzasadnienie po zmianach. Gmina Rabka Zdrój jest właścicielem nieruchomości oznaczonych jako działka ewidencyjna 2020 o powierzchni 371 m2 oraz działka ewidencyjna numer 6092 o powierzchni 136 m2 położonej w Rabce Zdroju przy ulicy Gilówka. Powyższe nieruchomości nie są obciążone żadnymi obciążeniami, to jest ciężary i ograniczenia oraz hipoteki. Z wnioskiem o zbycie nieruchomości zarzucili się aktualnie dzierżawcy i użytkownicy nieruchomości. Wobec braku możliwości zbycia nieruchomości gruntowej dzierżawcą w drodze bezprzetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje możliwość dokonania przez gminę sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze przetargu. Sprzedaż osób pisanej na wstępie nieruchomości przy zastosowaniu trybu przetargowego pozwoli na uzyskanie przez tutejszą gminę najwyższej i najkorzystniejszej ceny. Środki niezbędne na potrzebę przeprowadzenia postępowania zostaną przeznaczone z budżetu gminy Rabka Zdrój. Jednym z warunków przetargów będzie zastrzeżenie, że nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do nieblokowania i niewnoszenia innych roszczeń co do istniejącego przejazdu usytuowanego pomiędzy przedmiotowymi działkami oraz zobowiązanie, że w przypadku przystąpienia do modernizacji drogi przez gminę Rabka Zdrój zbycie niezbędnego gruntu wydzielanego z działek nastąpi za cenę nie wyższą niż cena nabycia powiększoną o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w związku z paragrafem 4 ustęp 1 i paragraf 5 ustęp 1 uchwały nr 52/368/10 Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 18 marca 2010 w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążenia nieruchomości gminy Rabka Zdrój oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, a także zasad zawierania umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Biorąc powyższe pod uwagę, został przygotowany projekt niniejszej uchwały. Pani Przewodnicząca. Dziękuję. Czy... Tak. Mhm. Tak. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, a więc. Wnioskowałam coś takiego, taką mam pytanie tylko, że my z całości sprzedajemy tą działkę, prawda? A nie można by było na przykład wyodrębnić tylko tej drogi z tej działki ewentualnie, a działkę... Droga ma inny numer. Inny numer, tak. Nie? No i właśnie tylko, żeby to bez tego kawałka, no ale już jest tak napisane, że nieruchomość jest do nieblokowania no i niewnoszenia innych roszczeń, ale nieblokowania i niewnoszenia innych roszczeń. No. Czyli koledzy się zgadzają na taką uzasadnienie, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 5.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, nikt się nie sprzeciwił ani nikt nie wstrzymał. Uchwała przechodzi do realizacji. Przystępujemy do podpunktu 6, czyli w sprawie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Park Zdrojowy, teren obok boiska do piłki plażowej. Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania nad projektem numer 6. Do widzenia. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 było za, nikt się nie wstrzymał, ani nikt nie był przeciw. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Przechodzimy do podpunktu 5, znaczy do punktu 5 porządku obrad, czyli podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie uchylenia uchwały numer 77/575/23 Rady Miejskiej w Rawce Zdroju z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie rozpatrzenia skargi z 6 października 2023, to była data wpływu, na burmistrza miasta Rawki Zdroju dotyczącej kwoty podatku oraz numeru skrytki pocztowej skarżącego opatrzonym numerem Urzędu Miejskiego w Rawce Zdroju znakiem ORG.15.10.8.2023 i przekazanie skargi według właściwości burmistrzowi Rawki Zdroju. Nie było. To jest projekt uchwały numer 7. 7, tak. Pani przewodnicząca, może pani coś bliżej tam powiedzieć? Tak, powiem oczywiście, że uchylamy tą uchwałę numer 77/575/23. Ja przeczytam kolegom uzasadnienie, bo jest bardzo istotne w tej sprawie. Na posiedzeniach Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała skargę wniesioną przez pana J. Data wpływu 24 października 2023 rok. Skarżący skardze wskazywał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył wysokości podatków i sposobu ich naliczania. Drugi dotyczył złego numeru skrytki pocztowej, przez co nie otrzymywał na czas dokumentu z Urzędu Miasta, co powodowało opóźnienia z jego strony w opłatach. W momencie rozpatrywania skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Urząd Miasta wszczął postępowanie administracyjne, nie informując o tym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Brak informacji o wszczęciu postępowania spowodowało, że Komisja zajęła się skargą, przy czym uznała, że wysokość i obliczanie kwot podatkowych nie leży w jej kompetencji. Za to uznała, że należy wyjaśnić zarzut skarżącego dotyczący nieprawidłowego numeru skrytki pocztowej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoje posiedzenie zaprosiła pracownika Wydziału Finansów, do którego skierowała prośbę o uregulowanie i aktualizację danych osobowych skarżącego w celu wyjaśnienia faktycznego numeru skrytki pocztowej, uznając, że problemy skarżącego są wynikiem błędnego przesyłania przez Urząd Korespondencji, co przyczyniło się do nieodbierania poczty. W związku z nową aktualizacją danych osobowych skarżącego i ustaleniem prawidłowego numeru skrytki pocztowej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną. Również na taką decyzję komisji wpłynęło stanowisko Urzędu Miasta, które nie naliczało odsetek od niezapłaconych podatków w terminie. Takie potraktowanie skarżącego wskazuje na przyznanie się Urzędu Miejskiego w Rawce Zdroju do nieumyślnego popełnienia błędu względem skarżącego. Numer skrytki pocztowej w nawiasie. W dniu 8 stycznia 2024 wpłynęło do Rady Miejskiej pismo z Wydziału Prawa i Nadzoru Prawnego z Urzędu Wojewódzkiego informujące o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności wyżej wymienionej uchwały, wskazując na wątpliwości organu nadzoru co do właściwości Rady Miejskiej w Rawce Zdroju do rozpatrzenia tej skargi. Po zapoznaniu się z argumentacją przedstawioną w przedmiotowym zawiadaniu Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2024 podjęła projekt
uchwały o uchyleniu uchwały nr 77 łamane przez 575 łamane przez 23 z dnia 20 grudnia 23 i przekazanie skargi według właściwości burmistrzowi Rabki Zdroju. Stosownie bowiem do artykułu 235 paragraf 1 KPA skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione z zastrzeżeniem artykułu 16 paragraf 1 zdanie 2. To jest cytat. W sprawie będącej przedmiotem skargi wydana została decyzja ostateczna, stąd koniecznie stało się zastosowanie artykułu 235 paragraf 1 KPA i przekazanie skargi według właściwości burmistrzowi Rabki Zdroju. Podjęte działania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji przede wszystkim miały na celu zainteresowanie Urzędu Miasta problemem mieszkańca i tym samym umożliwienie miastu wpłynięcia pozytywnie na jego losy. Uchwała nie rodzi skutków finansowych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych... Jeżeli za jakieś pytanie odpowiem. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania nad projektem numer 7. Proszę. Jest. Kto? Panie Marku, jest pan? Bo się pytają. Kto? Jest. Nieaktywny. Nieaktywny. Nieaktywny jesteś. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Nikt się nie sprzeciwił, ani nikt nie wstrzymał. Projekt uchwały przechodzi do realizacji. Wobec wyczerpania punktu 5 przechodzimy do punktu 6, czyli poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. I tutaj mamy tak. Pismo pana MB w sprawie skargi za brak nadzoru. Pismo jest dość obszerne do wglądu w Biurze Rady. Skarga na brak nadzoru pana MB. Nie, skierowany do Rady Miejskiej Rabki Zdroju. Tak, no to pewnie trzeba będzie przekierować. No. Następne pismo, też pana MB, skarga na bezczynność. Pismo mieszkańców z ulicy Gancarskiej w sprawie wykonania kanalizacji sanitarnej i odwodnienia. Pismo do wglądu w Biurze Rady. Pismo pana GK w sprawie montażu lustra. Pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
w sprawie doręczenia prawomocnego orzeczenia i zwrot akt do wglądu w Biurze Rady. Pismo pana do wglądu w Biurze Rady. Słucham? W sprawie ogólnie stanem uzdrowiska i co by można było zrobić, poprawić. Z Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego do wglądu w biurze i informacja Straży Miejskiej w Rabce Zdroju z wykonywanych czynności w roku 2023 do wglądu w biurze. Tutaj jest pismo do wiadomości do Rady Miejskiej od pana radnego powiatowego pana Marka Szarawarskiego w sprawie przejścia dla pieszych i progów zwalniających na ulicy Podhalańskiej w okolicach OREF. W sprawie też pismo pana Marka Szarawarskiego w sprawie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Ponice Rdzawka w okolicach Straży Ochotniczej, Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce do wglądu w Rdzawce i pismo pana Pawła Rogowca jako przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej w sprawie pani Kazimiery M. Nie, to jest pismo z Komisji Uzdrowiskowej do pana przewodniczącego. No. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 79. sesję Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. Dziękuję bardzo. Dziękuję.